Okay, dann würde ich anfangen. Und heiße erstmal alle willkommen zu diesem zweiten Webinar. Schön, dass wir das jetzt auch durchführen konnten. Wir hatten das erste Webinar im Juni. Willkommen jetzt zu diesem zweiten Webinar zu Verschmutzung und Eutrophierung an den Zuflüssen zum Stettiner Haff. Das erste Webinar im Juni war auf Dürreprobleme ausgestellt. Also schön, dass wir das jetzt weiterführen können. Das ist halt natürlich auch alles Corona-bedingt. Wir hätten das gern direkt am Fluss durchgeführt, aber haben jetzt diese Zoom-Funktion gefunden und helfen uns so weiter. Wir freuen uns diesmal wahnsinnig, Frau Dr. Bednarek auch als Sprecherin begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Frau Dr. Professor Bednarek. Ich möchte kurz die Teilnehmer vorstellen, den Ablauf dieses Webinars und auch noch so ein paar technische Hinweise geben als Einleitung. Als Teilnehmer dabei haben wir, wie eben schon gesagt, Frau Dr. Bednarek, die von der Universität Łódź dabei ist und dort, da muss ich auf meine Notizen schauen, den UNESCO-Lehrstuhl für Ökohydrologie und angewandte Ökologie innehat. Frau Bednarek wird die zweite Präsentation geben. Teilnehmen dabei ist auch Herr Furdiner und Frau Dietrich. Herr Furdiner als Ingenieur von dem Verein der Freunde der Flüsse Ina und Gowenica. Und Frau Dietrich auch als Agraringenieurin von der Helversen Stiftung für Arten- und Biotopschutz. Und ich, Katrin Schikor, willkommen von der Deutschen Umwelthilfe. Wir haben führen das Interreg 5a-Projekt durch in Impro-Riverhab-Projekt, in dem Rahmen dieses Webinar jetzt stattfindet. Unterstützung haben wir auch von Marta Smigrowska-Mohn, die auch moderieren wird oder mir bei der Moderation helfen wird. Vielen Dank auch an unsere Dolmetscherin Irena Obstawska. Und auch an unsere technische Hilfe Lukas Stutschik. Ganz zu Beginn, vielleicht hat das jetzt schon jeder gefunden. Dieses Webinar wird simultan übersetzt. Falls die Teilnehmer das jetzt noch nicht gefunden haben, unten rechts ist dieses Dolmetschen, ist ein Dolmetschen, so ein kleiner Globus, eine kleine Erde zu sehen. Da kann man bei mir jedenfalls wählen zwischen Deutsch und Portugiesisch. Leider gibt es diesen polnischen Button noch nicht. Und das Portugiesische wäre dann die polnische Sprachspur. Ich hoffe, das finden alle. Also das hat beim letzten Mal sehr gut geklappt. Ich gehe mal davon aus, das klappt diesmal auch wieder gut. Wir nehmen dieses Webinar auf. Nur das auch zur Information. Es wird also aufgezeichnet und danach auch über YouTube wahrscheinlich zur Verfügung gestellt. Ja, inhaltliche kleine Einführung. Uns allen oder den Teilnehmern ist bestimmt bekannt, dass in der Ostsee, im Oder, im Einzugsgebiet der Oder, im Stettiner Haff, es auf jeden Fall ein Nährstoffproblem gibt, ein starkes Eutrophierungsproblem gibt, das natürlich auch auf deutscher und auf polnischer Seite ist. Also da gibt es natürlich keine Landesgrenzen. Und diesmal konzentrieren wir uns darauf, auch auf die verschiedenen
Verschmutzungsprobleme, Ursachen der Verschmutzung und der Eutrophierung und mögliche erste Ansätze. Wir geben eine kleine Übersicht darüber und gehen dann auch auf die Pilotprojekte auf deutscher und auf polnischer Seite ein. Herr Furdiner wird beginnen. Ich gebe auch eine kleine Übersicht und ja, Herr Furdiner stellt die Pilotprojekte auf polnischer Seite und Frau Dietrich die Pilotprojekte auf deutscher Seite vor. Und Frau Dr. Bednarik gibt dann einen sehr konkreten und eine präzise Einführung in Stickstoffwelle, also Denitrifikationssysteme. Und ja, darauf freuen wir uns dann auch sehr. Zu den Fragen und Antworten noch eine kleine technische Sache. Jeder Vortrag, wir haben zwei Vorträge, beide Vorträge dauern eine halbe Stunde und am Ende ist dann noch eine halbe Stunde Zeit für Diskussion und Fragen. Falls die Teilnehmer jetzt während der Präsentation schon Kommentare oder Fragen haben, dann geht das in der Chat-Funktion, die auch hier unten im Menü ist. Dann haben wir uns überlegt, können gerne auch Fragen in diese Chat-Funktion geschrieben werden. Die sammeln wir dann und versuchen die am Ende in dieser halben Diskussionsstunde, in dieser halben Stunde Diskussion dann zu beantworten. Aber zum Schluss können dann auch mündlich Fragen gestellt werden. Ja, ich glaube, das ist dann technisch hoffentlich erstmal alles und ich würde Arthur Furdiner das Wort geben, dann können wir anfangen mit der ersten Präsentation Verschmutzung und ökologischer Zustand des unteren Oder-Einzugsgebiets, ja immer in Zusammenhang mit unserem Interreg-Projekt Impro with HEP. Arthur, möchtest du beginnen? Dzień dobry, dziękuję Katrin za wprowadzenie w temat i doinformowanie uczestników. Dziękujemy za znalezienie czasu wszystkich. To zdjęcie, zestaw zdjęć na slajdzie tytułowym obrazuje to, czego większość z nas ma, myślę, świadomość, to znaczy skutki wprowadzania różnego rodzaju zanieczyszczeń z różnych źródeł. Po pierwsze, niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie ekosystemów wodnych, rzek i jezior, nierzadko powodując wręcz skutki śmiertelne. Natomiast finalnie efekty tego widzimy bardzo często zarówno w jeziorach, jako odbiornikach swoich wód spływających ze swoich zlewni, jak również w naszym Morzu Bałtyckim, z którego stan jest coraz gorszy i to prawe zdjęcie akurat pokazuje właśnie, jak Bałtyk coraz częściej wygląda latem na ogromnej części. Zresztą problem zanieczyszczeń Bałtyku jest dyskutowany od wielu lat, praktycznie od wieku rozmawia się o tym, natomiast nic na lepsze się nie zmienia niestety. Momencik, bo coś tu. Ponieważ nasz projekt obejmuje zlewnie, nie tylko same cieki, więc tutaj chcielibyśmy zwrócić uwagę na powiązanie tego, jak użytkujemy tą zlewnię z tym stanem ekologicznym, który dzisiaj no, nie zachwyca i niestety nie zachwyca po obu stronach granicy. Woda jako związek chemiczny jest niesłychanie ważna. Szukamy jej przecież w kosmosie i generalnie z nią wiążemy możliwości znalezienia śladów życia. Natomiast jednocześnie jako doskonały rozpuszczalnik woda również wypłukuje wszystko to, co na swej drodze napotka, między innymi to, co przy naszej aktywności różnego rodzaju do tej wody wprowadzamy.
Tutaj widać, dlaczego to się wiąże ze zlewnią. Te linie odzwierciedlają nasze rzeki, bo głównie rzekami się w tym projekcie zajmujemy. Oczywiście problem dotyczy identycznie jezior, a nawet w większym stopniu, jako że są mniejsze i bardziej wrażliwe na wprowadzanie różnych zanieczyszczeń. Tym niemniej, jeżeli popatrzymy sobie na te proporcje, cieki mają powierzchnię liczone, powiedzmy sobie, w całości w hektarach, setkach hektarów, a te nasze systemy rzeczne, natomiast zlewnie, z których wody spływają do tych cieków, to już są powierzchnie liczone w kilometrach, setkach i tysiącach. Ina ma ponad 2000 km kwadratowych zlewni, z czego, jak Państwo tu doskonale widzicie, a ten jaśniejsza część z czerwonymi kółkami to są zlewnie bardzo intensywnie użytkowane rolniczo. Nie inaczej jest po niemieckiej stronie u naszego partnera, a dlatego tutaj nie będę wyprzedzał, koleżanki przedstawią, jak to wygląda po drugiej stronie. Taka jest sytuacja i musimy mieć tego świadomość. W efekcie stan obecny jest taki, że znakomita większość zlewni jest użytkowana przez człowieka. Około 60% i te proporcje są na całym świecie podobne, co jest w stanie zadziwić, ale prawda jest taka, że około 60% powierzchni naszej planety obecnie użytkujemy rolniczo. Do tego 30% użytkowane jest jako obszary leśne, ale musimy mieć też tutaj świadomość, że są istotne różnice pomiędzy użytkowaniem gospodarczym obszarów leśnych, gdzie po pewnym czasie las jest wycinany i sadzony od nowa, a inaczej funkcjonują obszary pozostawione samym sobie. Natomiast o dziwo, zaledwie 10% na dziś terenów zostawiliśmy sobie pod zabudowę. I w tych 10% także funkcjonować musi dzika przyroda. Skutki tej sytuacji między innymi właśnie utrudniają nam realizację tego projektu w formie spotkań na żywo, dlatego staramy się organizować takie konferencje tele w zakresie tym teoretycznym. Mamy nadzieję, że problemy dzisiaj utrudniające możliwość spotkania zanikną do czasu, kiedy nieodzownym będzie spotkanie się z Państwem, przynajmniej z częścią zainteresowanych na terenach, na których wykonamy nasze działania. Myślę, że tutaj pani doktor Bednarek bardziej szczegółowo ode mnie omówi te główne rodzaje zanieczyszczeń. Ja bardziej chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to zdjęcie pokazujące prawie w całości zarośniętą rzekę Inę powyżej Stargardu Szczecińskiego. Tak jest co roku. A to są skutki intensywnego użytkowania rolniczego bez zwrócenia uwagi na to, że część nawozów ucieka z terenów rolniczych. Nie mamy nic przeciwko oczywiście rolnictwu. Jest to bardzo ważna gałąź gospodarki. Natomiast przy odrobinie wysiłku można spowodować, żeby tych nawozów uciekało mniej i żeby nie było takich skutków, jak tu widać, bo obecne to zdjęcie prezentuje całkowicie zarośnięte koryto rzeki, które na przykład w razie nagłej ulewy, tak zarośnięte, spowoduje powódź. Spowoduje problem poważny dla ludzi mieszkających w mieście Stargard i takie zdarzenia zresztą były, ponieważ te rośliny zadziałają jak korek zatykający koryto rzeki i to nie jest korzystne. Na dodatek w okresie jesiennym, kiedy większość tych roślin, które tu widzimy, to nie są rośliny właściwe dla rzeki włosienicznikowej, jaką Ina jest i udowodniła to w zeszłym sezonie, ale o tym za chwilę. Natomiast te rośliny, rozkładając się, uwolnią ogromne ilości związków azotowych i fosforowych, które zgromadziły w okresie wegetacji. Powstanie efekt takiej bomby znowu nawozowej i to jest taki spiralny obieg materii w układzie rzeki, w ekosystemie rzecznym, z tym, że w nadmiarze no, nie jest to prawidłowe i nie jest to zdrowe, a również generuje zagrożenia.
Na chwilę jeszcze wrócę do tego, o czym mówiłem, o zlewni. Tu macie Państwo stan Bałtyku z roku 2010. Zapewniam, że wcale lepiej nie jest obecnie. Ta sytuacja jest przedmiotem troski wszystkich państw nadbałtyckich. Natomiast no, bez jakby dołączenia do współodpowiedzialnych za tą sytuację wszystkich sektorów funkcjonujących w zlewniach, nie ulegnie to zmianie niestety. I musimy tutaj jako Polacy szczególnie mieć świadomość, że akurat my stanowimy połowę społeczności nadbałtyckiej i na dodatek nasz kraj praktycznie w całości nasze wody z naszego kraju spływają do Bałtyku, więc musimy w pewien sposób mieć świadomość tego, że to, co wprowadzamy do środowiska na terenie naszego kraju, a może być transportowane przez wodę, to wyląduje w Morzu Bałtyckim i będzie stymulować różne zjawiska, niestety jak widać niekorzystne. Jak to działa? Tak w skrócie mówiąc, rzeki u swych źródeł są w pełni zależne od tego, co im zlewnia oferuje i tutaj nie ma żadnej produkcji pierwotnej, czyli organizmów, które by same z siebie użyźniały tą rzekę, natomiast głównie są organizmy, które konsumują to, co z tej zlewni spłynie i jest to strefa, gdzie stan ekologiczny zwykle w naturalnym układzie jest sprzyjający najbardziej wymagającym gatunkom pod względem stanu środowiska. Z biegiem tej rzeki mamy jakby tą przyrodę coraz bogatszą, te proporcje się zaczynają zmieniać, tym niemniej jest to pewien zrównoważony układ, w którym te zmiany gatunkowe powodują, że ta rzeka wciąż zapewnia możliwości na przykład migracji rybom wędrownym, dwuśrodowiskowym, takim jak łosoś czy troć, z Bałtyku aż do źródeł, o ile po drodze jakiś zapór nie ma, ale robimy wszystko, żeby ich było coraz mniej. Jeżeli my wprowadzamy w którymkolwiek punkcie zlewni jakiekolwiek substancje do tej zlewni, to musimy mieć świadomość, że potencjalnie oddziałujemy na cały ten system od źródeł aż po Bałtyk. I tutaj szczególnie chciałbym Państwa zwrócić uwagę na fakty, których może świadomość wciąż nie do końca funkcjonuje wśród nas. To są dwa takie zjawiska, które powinny budzić nasz alarm. Jedno zjawisko nazywa się biokumulacja i to jest takie zjawisko, które powoduje, że organizmy spożywając jakieś toksyny mogą w swoim organizmie zgromadzić ich więcej niż jest w otoczeniu. W związku z tym mogą stać się trujące, mimo że kiedyś były jadalne. Natomiast drugie zjawisko jest jeszcze mniej korzystne, to jest biomagnifikacja. To jest zjawisko, gdzie konsumenci wyższych rzędów, czyli mówiąc wprost drapieżniki, mogą tych substancji poprzez konsumpcję tych już skażonych swoich ofiar zgromadzić jeszcze więcej w swoich organizmach i są jeszcze bardziej szkodliwe. Oczywiście te substancje nie są obojętne dla ich funkcjonowania również, powodują choroby, pogorszenie odporności na jakieś czynniki niekorzystne. Więc to są zjawiska, które są niesłychanie niebezpieczne. I na pewno przynajmniej część z Państwa zetknęła się z takimi faktami na temat zejść śmiertelnych po spożyciu ostryk w USA, które spowodowały wycofanie DDT. Byłem pewien osobiście, że to DDT znikło już jako trucizna z użycia rolniczego. I owszem, z użycia rolniczego znikło, ale wciąż na świecie są regiony, gdzie DDT jest używane jako środek przeciwko niektórym gatunkom dotkliwych, takich niekorzystnych owadów jak komary. I w Afryce i w Indiach produkowane są wciąż tysiące ton tej trucizny, więc ona nadal krąży po naszej planecie.
A dziś używamy w rolnictwie szczególnie, ale nie tylko, bo również niektórzy w ogrodach stosują bardziej jak nowoczesne środki ochrony upraw. I tu na dziś wiedza wciąż nie jest jasna na temat oddziaływań tych substancji, głównie na bazie glifosatu, ale to nie jest jedyna substancja czynna stosowana jako środek ochrony. I tu wciąż pojawia się pytanie, czy my nie szykujemy powtórki z DDT. To już do rozwagi dla każdego indywidualnie. Ja należę do grupy osób, ponieważ mam przyjemność współpracować z naukowcami Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i wiem, że prowadzone są i były badania na temat wpływu niektórych takich poprawiaczy przyrody na przykład rozwój zarodkowy larw, czy ikry i larw ryb i wyniki są porażające. No niestety firmy, które sprzedają te trucizny mają silniejszy wpływ i skutecznie dementują te alarmistyczne sygnały, więc znowu pewnie obudzimy się tak jak po DDT, czyli jak ktoś się otruje czymś, co do niedawna było jadalne. Tak jak już wcześniej kilkakrotnie wspominałem, kluczowe dla zrozumienia problemów również z zanieczyszczeniami jest spojrzenie szerokie, zlewniowe na funkcjonowanie przyrody, no i nas, ludzi, jako głównego elementu tej przyrody. I chciałbym przywołać po raz kolejny temat, który pokazywałem na pierwszym spotkaniu dotyczącym suszy, na temat różnicy jakby funkcjonowania rzeki uregulowanej i dzikiej. Jeżeli spojrzycie Państwo na tą górną część schematu, to widać, że zbierająca woda bez problemu może tą zalewową część doliny zalewać i przy okazji tego zalania między innymi woda jest w stanie zostawić część ładunku, który niesie z górnej części zlewni. To jest niesłychanie ważna usługa ekosystemowa i ona dzisiaj jest już wiedza na ten temat na tyle szczegółowa, że są dość dokładne jakby wartości wykazane przez naukowców, jak to działa. Na zdjęciu po raz kolejny pokazuję przykład działania, które później omówię bardziej szczegółowo, które będziemy realizować w tym projekcie, ale ono ma wiele różnych funkcji. Jedną z tych funkcji jest poprawa możliwości retencji, ale drugą przywrócenie łączności koryta rzecznego z terenami zalewowymi po to, żeby ta usługa w ogóle mogła działać. Będziemy dążyć do przywrócenia takiego stanu iny, oczywiście tam, gdzie to możliwe i również innych rzek w regionie, żeby one w okresach wezbrań mogły podzielić się tą wodą i tym, co niosą ze swoją doliną i terenem zalewowym. I to nie tylko działa dobrze dla problemów suszy, ale również dla całego cyklu samooczyszczania ekosystemu rzecznego. Muszę się trochę pośpieszyć, ale no, teraz przejdziemy już do naszego projektu bardziej szczegółowo. Nasze ładne logo. Mam nadzieję, że Państwu się również podoba. Projekt realizowany jest od roku 2019. Nie będę ukrywał, że pewne okoliczności, które się dzieją w ostatnich czasach, nie pomagają nam sprawnie przejść przez ten projekt, ale mam nadzieję, że starczy nam sił i samozaparcia, żeby to wszystko zrealizować. Jednym z głównych celów projektu jest właśnie ograniczenie jakby wpływu substancji biogennych, czyli tych czynników eutrofizacji, spływu z rzek wokół Zalewu Szczecińskiego do tego akwenu i dalej do Zatoki Pomorskiej. Tutaj jest dokładnie to, o czym mówiłem, wyliczone przez naukowców niemieckich około 10 lat temu. Tutaj ta usługa ekosystemowa, którą świadczy 1 hektar łąki nadrzecznej, takiej zalewowej,
Warta jest, wyliczona wówczas była na prawie 20 euro dziennie. Są to konkretne ilości związków azotu i fosforu, które po prostu na tych łąkach mogą pozostać. One poprawią jakby rośliny tam występujące bez szkody wielkiej dla nich, natomiast nie będą wtedy te substancje podwyższać i tak już istniejącego problemu eutrofizacji. I teraz przekażę głos pani Katrin Szykor, która nam omówi tutaj temat od strony niemieckiej. Ja, danke Arthur Furdiner. Ich wollte jetzt auf den folgenden Folien kurz zeigen, welche Konzepte zur Minderung der Nährstoffe es gibt. Es gibt schon sehr viele Maßnahmen natürlich, immer im Zusammenhang auch mit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Ich habe hier optisch und textlich zusammengestellt die Konzepte, die es in Norddeutschland gibt und mit denen seit über 10 Jahren auch gearbeitet wird. Als erstes das Zitat des Umwelt- und Landwirtschaftsministers von Mecklenburg-Vorpommern, Herrn Dr. Backhaus, der sagte, was auch allen ja bekannt ist, aber nochmal hier als Einführung, 97% der Fließgewässer in Mecklenburg-Vorpommern verfehlen die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie und das hauptsächlich halt durch die Nährstoffbelastung. Die Nährstoffbelastung trägt dazu sehr viel bei. Die Veröffentlichungen, die hier mit den Bildern zu sehen sind oder mit den Titelseiten der jeweiligen Konzepte, das obere ist aus Mecklenburg-Vorpommern, das untere aus Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, das datiert von 2012 als Praxisleitfaden für Maßnahmen in der Landwirtschaft zur Reduzierung von Nährstoffausträgen. Und oben parallel Mecklenburg-Vorpommern auch ein Konzept zur Minderung der diffusen Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft halt in die Oberflächengewässer, in die Fließgewässer. Mit diesem oberigen Konzept, was jetzt in der zweiten Fortschreibung 2016 bis 2021, also es ist die aktuelle Version, vorliegt, existiert seit 2010 eine Arbeitsgruppe Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft. Das ist dieses Logo hier unten, die auch die Landwirte berät zu konkreten Maßnahmen, die durchgesetzt werden können. Es gab auch noch andere europäische Projekte, die auch berücksichtigt werden. Presto Water Chain, das ist jetzt leider nicht die richtige Folie, aber ich hatte die auch noch berücksichtigt, dass wir auch diese europäischen Projekte berücksichtigen, wo halt auch im Ostseeraum zusammen auch mit skandinavischen Partnern sehr viel natürlich bereits zu diesem Thema geforscht und gearbeitet wird. Ja, dann gehe ich auf die nächste Folie, Arthur. Arthur, could you switch to the next one? Danke, thank you. Mögliche Maßnahmen zur Nährstoffverringerung in der Landwirtschaft habe ich hier auch nur als Übersicht zusammengefasst. In Deutschland gilt das Verursacherprinzip, also das ist, der Verursacher sollte seinen Eintrag verringern. Frau Bednarek stellt nachher noch ein bisschen in eine andere Richtung ihren Vortrag ab, aber die möglichen Maßnahmen sind diese 4 Punkte, also Maßnahmen direkt, die die Dünge
Menge halt effektiv natürlich einsetzen. Das ist ja auch im Sinne des Landwirts. Ein Düngemanagement, eine Bodenbearbeitung in dem Maße, dass der Dünger halt gut sich im Boden verteilt. Verschiedene Landnutzungsänderungen, Flächenbegrünung, das sind sehr spezifische Stichwörter. Der zweite Punkt, fruchtartenbezogene Maßnahmen, wie halt die Getreidesortenarten sich abwechseln in dem Anbau, Zwischenfruchtanbau, Brache, das sind hier Stichworte. Dann Wassermanagement als dritter Punkt, halt Pufferzonen oder verschiedene Teiche, Retentionsflächen, um die Stickstoffe zu filtern. Zum Beispiel Pufferzonen, Bufferzones, Blühstreifen zwischen Gewässer und der Ackerfläche. Als letzten Punkt hier noch forstwirtschaftliche Maßnahmen. Das hat man ja vorhin auch bei Arthurs ersten Folie gesehen, dass halt natürlich auch Forstflächen Puffer bieten können. Und als letztes habe ich hier noch für Mecklenburg-Vorpommern werden diese Beratungsempfehlungen halt auch sehr, sehr gut zusammengestellt. Da gibt es halt sehr gute Positionspapiere. Dann die nächste Folie bitte. Next slide, Arthur, please. Und dies zur Information: Im Rahmen unseres ImproWifHab-Projektes haben wir jetzt auch eine Studie in Auftrag gegeben durch Umweltplan. Das kleine Logo sieht man hier UP oben auch in diesen Bildern. Da werden die Ergebnisse im Frühling, im Mai erwartet. Und zwar ist es eine Studie auch zu den Nährstoffeinträgen in den deutschen Flüssen Uecker, Rando und Welse. Das ist auf dem unteren Foto hier in grün, gelb und so pink gezeichnet. Also dieses Gebiet, was untersucht wird. Und da soll untersucht werden, woher die Nährstoffeinträge kommen. Kann man oben nochmal zusammengefasst sehen. Die kommen aus der Landwirtschaft, aber nicht nur. Halt auch aus der Atmosphäre, also über Niederschläge, aus dem Sediment. Und Umweltplan möchte diese verschiedenen Sourcen, Quellen der Nährstoffe zusammenstellen und dann halt genau in dem Gebiet Uecker, Rando, Welse gucken, ja, wo sind die wichtigsten Nährstoffeinträge, wo sind die wichtigsten Verursacher. Und darauf aufbauend dann auch noch Maßnahmen, standortgerechte Maßnahmen zur Reduzierung dieser Nährstoffeinträge aufzeigen. Next slide, Arthur, bitte. Ja, dann gebe ich das Wort gerne weiter an Dorothea Dietrichs. Und wir gehen jetzt auf die Pilotprojekte, auf die Pilotgebiete ein. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier unser Gebiet vorstellen zu dürfen. Es handelt sich um das Naturschutz- und Flora-Fauna-Habitat-Gebiet Hintenteiche bei Wiesenbroo. Es handelt sich um eine Kette von drei miteinander verbundenen Fischteichen, von denen die beiden unteren auch extensiv bewirtschaftet werden. Es liegt in einer Senke, umgeben von Ackerflächen, die zum großen Teil in den letzten Jahren auf biologische Landwirtschaft umgestellt wurden. Und jetzt können wir das nächste Foto vielleicht anschauen. Am Rande dieses Gebietes befinden sich eben mehrere solche Feuchtgebiete, Ausläufer, schilfbewachsen oder auch als Erlenbruch ausgebildet. Und hier sehen wir, dass die Landwirtschaft oft jeden Meter, jeden Quadratmeter nutzt, um ihre Fläche zu nutzen.
Wir haben hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr. Das ist also ein frisch gepflügter Acker, auf dem danach dann Mais angebaut wurde. Das ist bekanntlich eine Kultur, die sehr stark dazu beiträgt, zu Bodenerosion, Abtragung von Sedimenten. Und in diesem vergangenen Jahr war es erfreulicherweise so, dass ein ganz großer Teil des Ackers bepflanzt wurde mit Brennnessel, Urtica dioica. Das heißt also eine mehrjährige Pflanze für medizinische Zwecke und die auch strengen Auflagen unterliegt, was jetzt die Düngung und also sie wird ohne Pestizide dann auch angebaut. Insofern sind wir sehr glücklich über diese Entwicklung, dass der eine landwirtschaftliche Betrieb also fast komplett umgestellt hat auf den Anbau von medizinisch nutzbaren Pflanzen. Jetzt gehen wir weiter. Dieses Foto ist ebenfalls aus dem vergangenen Jahr im Frühjahr aufgenommen an einem der kleinen Zuflüsse. Das ist ein Rinnsal eigentlich nur, das auch nicht ständig Wasser führt. Im Frühjahr und im Winter ist auf jeden Fall Wasser immer verfügbar und trägt eine Menge von Nährstoffen in die unterhalb liegenden Teiche ein. Wir können das hier sehen. Die Färbung zeigt an, dass der Nitratgehalt sehr hoch ist. Es kommt dazu, dass durch das Aufwühlen von Wildschweinen und sicherlich auch ihre Kotablagerungen da auch noch zusätzliche Nährstoffe eingebracht werden, die dann auch mit sichtbar werden dadurch. Das lässt dann allerdings in der Vegetationszeit deutlich nach. Da ist dann auch zum Teil der Wasserfluss dann vollkommen ausgeschaltet. Also es wird dann alles aufgenommen von den Pflanzen und diese Abflüsse aus den Drainagen versiegen dann. Das nächste Bild bitte. Hier ist ein Teilbereich zu sehen, etwas außerhalb des Naturschutzgebiets, allerdings von dem einen von dem gleichen Landwirt bearbeitet. Es handelt sich im Hintergrund um eine stärkere Erhöhung, von der dann eben sehr viel Wasser auch abfließt in die Teiche. Und auf dieser Rückseite, die wir jetzt betrachten, findet landwirtschaftliche Nutzung statt. Der Betrieb hat auch Viehhaltung, hat eine große Herde von Mutterkühen, die extensiv gehalten werden. Und auch Mast, und aus diesen Stellen, aus den Ausläufen der Stelle wird dann eben der Dünger oder der Mist in Flüssigform ausgebracht. Und das können wir hier im mittleren Teil des Bildes sehen. Es handelt sich um eine Senke. Im Vordergrund davon ist der abführende Graben zu sehen. Im Hintergrund begrenzen die Weide diese feuchte Senke, aber sie wird eben auch genutzt für den Anbau von Futtergras und zwischenzeitlich auch zur Beweidung freigegeben. Im Vordergrund haben wir einen Acker, der auch dahin eine deutliche Neigung aufweist. Also in diesem Zustand ohne Bewuchs jetzt sicherlich auch dazu beitragen kann, dass es Abflüsse von Nährstoffen gibt. Aber es ist dort auch ein breiter Blühstreifen inzwischen eingebracht worden, der auch mehrjährig bleiben wird. Und es werden auch Kulturen dort inzwischen angebaut, die ebenfalls der medizinischen Nutzung dienen. Wir sehen, dass die Ausbringung für oder quer zum Hang geschehen ist, was sehr günstig ist.
Und wir sind auch froh, dass es in den Tagen dann nicht zu starken Regenfällen gekommen ist, sodass also die Festlegung der Stoffe dann doch überwiegend gewährleistet war. Nächste Bild. Ja, hier haben wir eine Baustelle. Im Vordergrund ist der Mittelgraben zu sehen, der unterbrochen wird oder verengt wird durch zwei Rohre oder mehrere Rohre, die jetzt das Wasser ableiten in das Welse-System, das heißt also in den Fluss, der letztlich dann auch wieder über die Oder in das Stettiner Haff und die Ostsee fließt. Hier kreuzt die Trasse der Gaspipeline. Das heißt, es haben sehr große Erdbewegungen stattgefunden und man sieht, dass eben sehr viel von diesen lockeren Erdsedimenten eingeschwemmt wurden durch Regenfälle, durch Aktivitäten der Baufahrzeuge, möglicherweise auch Schmierstoffe oder andere toxische Rückstände. Ich habe jetzt keine Untersuchungen darüber vorliegen, kann jetzt nicht sagen, wie groß es ist, aber man sieht, dass die Belastung des Gewässers sehr offensichtlich ist und damit auch der Fischwelt, der Fischfauna großen Schaden zufügt, wie auch den anderen Lebewesen, die darin vorkommen. Also es ist nicht nur die Landwirtschaft, sondern es sind auch andere Verursacher, die unseren Gewässern erheblichen Schaden zufügen können. Tak, dziękuję serdecznie, Katrin Szykor and Dorota Dietrich. Podobne, jak widać, problemy mamy po obu stronach granicy z użytkowaniem w różny sposób zlewni. Tu Dorotea pokazała taki zaskakujący dodatkowy element. Niestety u nas również obecnie mamy bardzo duże inwestycje drogowe i w pewnych momentach, jeżeli jest rok z małą ilością opadów, to one przechodzą bezboleśnie. Natomiast my po naszej stronie w 2017 roku mamy przykład, że taka duża inwestycja drogowa jest w stanie bardzo negatywnie wpłynąć w wielu aspektach, również na skutek realizacji takich dużych odkrywek, skąd z wielkich powierzchni osady spływają do rzek. A tutaj na chwilę przybliżę rejony lokalizacji. Cieszę się, że w gronie uczestników zauważyłem również przedstawicieli administracji leśnej, bo wcześniej nie wspomnieliśmy o tym, że projekt Interreg, który realizujemy, on jest niemożliwy do zrealizowania bez uczestnictwa wielu jednostek, zarówno administracji samorządowej, jak i decydentów administracji wodnej czy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo bez współpracy tutaj i zrozumienia to by było niemożliwe i wciąż liczymy i dziękujemy za to, co dotychczas udało się wspólnie wypracować. Na górnym zdjęciu widać rejon przybliżony realizacji działań na rzece Inie. Tutaj działki widoczne z tym lasem, one są przez Agencję Nieruchomości, to znaczy teraz to jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przekazane Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jako tereny o funkcjach ekologicznych i tutaj na tych terenach będziemy się starać przywrócić te okresowe możliwości zalania części terenu zalewowego ograniczonego wałami przeciwpowodziowymi i dla możliwości pozostawienia tych biogenów. Natomiast w przypadku Gowienicy, gdzie również z roku na rok sytuacja pogarsza się, Gowienica ma to szczęście, że dolna jej część płynie przez piękne tereny leśne i tutaj jest duża przychylność administracji leśnej dla naturalnego funkcjonowania tego cieku w tej części doliny. Natomiast niestety górna część dorzecza Gowienicy to jest obszar intensywnego rolnictwa i to rozwijającego się w błyskawicznym tempie.
i skutki tej działalności niestety w tej rzece widać. Widać je zarówno po destabilizacji przepływów i mamy po większości intensywnych deszczy tutaj gwałtowne fale bezbraniowe. Całe szczęście, że ta dolina dzika, kawałek jej na obszarach leśnych buforuje te wezbrania, ale jednocześnie no, stan ekologiczny pogarsza się i liczymy, że zainicjujemy proces renaturyzacji w obydwu przypadkach, wykorzystując działania, które są, tak ładnie się z angielska nazywają nature-based solutions, czyli w oparciu o naturalne zjawiska będziemy próbować tutaj redukować te wpływ biogenów. Ale podobnie jak nasi partnerzy niemieccy w trakcie realizacji również przeprowadzamy taką analizę wstępną. Dwóch kierowników terenowych zbiera dane na temat, inwentaryzuje jakby regiony i miejsca spływu tych substancji biogennych i przy okazji wykrywa, że nie tylko rolnictwo tutaj jest poważnym problemem. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o kwestie innych zanieczyszczeń, czyli na przykład ścieków, to jest problem nawet, śmiem twierdzić, dużo poważniejszy od jakby ucieczki nawozów z terenów rolniczych, ponieważ te ścieki pojawiają się najczęściej w dużej ilości nagle w rzece. Tutaj mamy przykład jednej z oczyszczalni w dorzeczu Gowienicy, ale też ten sam problem mamy w dorzeczu Iny, szczególnie w Stargardzie, gdzie duża oczyszczalnia nie daje sobie rady z mieszanymi wodami burzowymi i wciąż po dużych deszczach znaczne ilości ścieków zmieszanych z wodami burzowymi spływają wprost do rzeki Ina. I o ile te czynniki odrolnicze, powiedzmy sobie, one w większości przypadków wpływają ciągle na stan, po prostu dokarmiają ekosystem rzeczny czy wodny, o tyle taki nagły pojaw ścieków w znacznej ilości w ciekach naturalnych czy w wodach naturalnych, to jest po prostu ich śmierć. Ponieważ te substancje, materia organiczna, której ogromne ilości są w ściekach, ona bardzo szybko zjada tlen. I tu widać tą zalaną łąkę w przybliżeniu, ona cała jest porośnięta koloniami bakterii, grzybów, tak zwanego grzyba ściekowego. A to są procesy, które po prostu powodują ogromne zapotrzebowanie na tlen i ten tlen znika w takich ilościach i w takim czasie, że większość życia występującego w rzece nie ma szans na ucieczkę przed tą sytuacją, poza strefę jakby wyrównania przez ekosystem. I to są bardzo niekorzystne zjawiska. Tu mamy przykład ze Stargardu. Tak się dzieje po każdym deszczu. W tym roku udało się przy okazji realizacji projektu trafić na moment tego zjawiska na tyle skutecznie, że jest prowadzone postępowanie w tej sprawie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. Natomiast po prawej stronie jeszcze inny przejaw bezmyślności to jest wylewanie nieczystości z małych przydomowych, czy to oczyszczalni, czy tak zwanych jeszcze szamp, wprost na łąki nadrzeczne. To niektórym mogłoby się wydawać, że to nie jest żaden problem, tylko że jak się to dzieje notorycznie, to już stan tej łąki ulega całkowitej degradacji. Gleba jest skażona i na dodatek, już pomijam fakt, że tu przy okazji jakieś śmieci też się dostają, które w tych ściekach występują, ale z tej łąki nadrzecznej bardzo szybko te substancje migrują wprost do rzeki i pogarszają jej stan również. I teraz na te wszystkie bolączki my na razie proponujemy w tym projekcie kilka działań możliwych do zastosowania z wykorzystaniem pewnych naturalnych procesów. Jednym z nich będzie odtwarzanie żwirodennych struktur w korytach rzek, które między innymi świetnie zwiększają zdolność samooczyszczania rzeki. Ja na koniec pokażę wyniki badań z dobiegającego końca projektu na Drawie. O właśnie, i tu jak się Państwo przyjrzycie tym wykresom, to są materiały RDOŚ jeszcze nie publikowane, ale dzięki pani koordynator jakby uzgodniliśmy, że wyrywkowo je pokażę.
I tutaj widać, że na takiej sekwencji Bystrzy zawartość tlenu wzrasta nawet ponad 100%. To jest taki efekt przetlenienia, ponieważ no jest możliwość jakby na tych Bystrzach, to jest taka wielopiętrowa konstrukcja, na której zabudowa biologiczna może oczyścić na tyle z materii organicznej wody, że to zapotrzebowanie na tlen spada, a jednocześnie dzięki przepływowi tej wody przez żwir i zjawiskom turbulentnym, a ten tlen może się dostawać do wody w większej ilości niż fizyka by mówiła. Natomiast jednocześnie tutaj stwierdzili badacze, którzy realizują ten monitoring, że wystarczy z kolei niewielkie źródło zanieczyszczeń, by ten stan znowu się pogorszył, bo tam mamy taką sytuację, że w pewnym mieście tam jest 10 takich pryzm na przestrzeni miasta Drawsko i w pewnym miejscu pojawia się rurka, do której coś tam się dostaje, nie tylko woda deszczowa, i od razu o kilka procent znowu poziom tlenu spada na tym odcinku. Także tak to działa. Każdy taki wpływ zanieczyszczeń do ekosystemu pogarsza jego stan. Przy okazji tych obserwacji tegorocznych, zeszłorocznych naszego zespołu tego terenowego, zaobserwowaliśmy też potencjał rzeki Ina. To jest bardzo szczególna rzeka, ponieważ ona była przez 500 lat kanałem żeglownym i efekt tej kanalizacji Iny do dziś jest widoczny na znacznej części jej biegu i ona wymaga wielu działań naprawczych. Tym niemniej, ponieważ mamy trzeci rok suszy dobiega końca, to w związku z tym większość nawozów jednak zostaje na polach. I przy tym bardzo niskim stanie wody w Inie okazało się, że to jest rzeka włosienicznikowa i na całej długości między Stargardem a Goleniowem można wszędzie znaleźć nawet włosienicznika rzecznego, Ranunculus fluitans, co jest dowodem, że jest to siedlisko priorytetowe. W związku z tym warto o nie zadbać. Zresztą takie były plany przy realizacji projektu LIFE Niebieski Korytarz Iny. I liczymy wciąż, że uda się wspólnymi siłami doprowadzić do sytuacji, że ta Ina stanie się na powrót rzeką zdrową, atrakcyjną dla społeczności lokalnej i nie tylko, między innymi dla turystyki. A przy okazji będzie mniej nawozów zanosić do Zalewu Szczecińskiego. No, stan suszy, który się wydarzył, pokazuje różne kwiatki. Tak wygląda rzeka, która normalnie niesie 12 do 15 metrów sześciennych, to w tym roku wygląda tragicznie. A teraz kilka przykładów, co my chcemy zrobić z innego projektu, w którym mam przyjemność brać udział, z projektu Life Drawa. Właśnie w ten sposób wyglądają zrenaturyzowane odcinki rzek przy pomocy takich struktur. Ta woda na chwilę przy niskich stanach, bo to jest okres też suszy w dorzeczu Drawy. I tu widać, że ta woda jest przytrzymana i ta niska woda nie ucieka tak dramatycznie jak na przykład na tym zdjęciu ze Stargardu, tylko pewien poziom minimalny jest zapewniony. Tu jest podobne działanie z górnej Drawy. A tu widać, specjalnie zestawiłem z kolei, tutaj jest przykład działania realizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, którym mam przyjemność pełnić również nadzór taki terenowy. Tu macie Państwo na górnym zdjęciu rzekę przed działaniem i po działaniu widać, że tutaj mimo suszy ten poziom niskiej wody jest poprawiony, a jednocześnie tutaj powstał ogromny taki filtr. Więc te działania w ten sposób wyglądają. Tu mamy rzekę Regę, dużą już dosyć rzekę, gdzie również no, w znacznej części była kiedyś utrzymywana czy kanalizowana, usuwano przeszkody nierówności dna. My teraz je przywracamy i tu widać, jak po wykonaniu taka rzeka wygląda. Podczas całej, począwszy od etapu przygotowawczego do realizacji tego projektu, bo nie będę ukrywał, że całemu zespołowi tutaj Deutsche Umwelthilfe, Rewilding Oder Delta i Towarzystwa Przyjaciół Rzek Inny i Gowienicy zajęło nam kilka lat analizowanie sytuacji i przygotowanie do tego projektu. I cały czas posiłkowaliśmy się
wynikami badań. Tutaj bardzo ciekawe opracowanie jest, powstało na bazie konferencji POTAMON, organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński i zespół hydrobiologów profesora Czerniawskiego, dzięki któremu również mamy dzisiaj, będziemy mogli z opóźnieniem niewielkim, za co przepraszam, wysłuchać bardzo fajnych rozwiązań możliwych do stosowania dla ograniczenia emisji pani doktor Agnieszki Bednarek. I tutaj szczególnie polecam zapoznanie po pierwsze z możliwościami renaturyzacji, jakie takie właśnie przyjazne naturze rozwiązania mogą pomagać ograniczać emisje, ale też podnosić odporność ekosystemów. Bardzo ciekawe opracowanie Komisji Europejskiej pokazujące wiele rozwiązań. Jest tu cały dział rolnictwo. No i jakby początkowe, czyli techniczne i biologiczne interwencje w utrzymaniu rzek górskich Józefa Jeleńskiego i profesora Bartomieja Wyżgi, bardzo cenne opracowania. Część można w formie linków, natomiast jeżeli chodzi o opracowanie z konferencji POTAMON, to tutaj trzeba się kontaktować z profesorem Czerniawskim, ale jest możliwość w formie elektronicznej. No i chciałbym zakończyć tą naszą część taką prezentacją. Tutaj bardzo ładne zdjęcie ryb żyjących, nie wiem czy Państwu znana, na przykład piekielnica, taka ciekawa rybka, coraz rzadziej możliwych do spotkania w naszych wodach i mam nadzieję, że dzięki tego typu inicjatywom, jak w naszym projekcie Interreg Impro Reef Hub, a nie dopuścimy do sytuacji wspólnie, żebyśmy musieli naszym dzieciom czy wnukom ryby pokazywać tylko w takich wystawach akwarystycznych. A ja teraz zaproszę panią Agnieszkę, tylko muszę najpierw zakończyć prezentację. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie zamęczyłem. Ja, vielen Dank, Arthur Furdiner. Wir sind jetzt durch. Es tut mir sehr leid, dass wir doch sehr viel länger gebraucht haben. Und ich möchte auch ganz schnell dann Frau Dr. Bednarek natürlich das Wort geben, auf deren Vortrag wir uns sehr freuen. Und die halt ganz konkret jetzt eine oder mehrere Maßnahmen an Denitrifikationssystemen vorstellen wird. Genau jetzt sehen wir den Bildschirm von Dr. Bednarek. Das klappt schon prima. Und dann vielen Dank nochmal für Ihre Intervention. Ich hoffe, dass wir danach doch noch Zeit haben, die paar Fragen auch beantworten zu können, die jetzt schon im Chat dann gestellt wurden. Ja, bitte. Dzień dobry Państwu. Czy widoczne jest wszystko? Dobrze? Nie widzimy pani doktor, schowała się pani. Już się pokazuje. Dzień dobry Państwu. Na początku chciałabym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do Państwa grupy roboczej. Jest mi szalenie miło, że mogę być wśród ludzi, którzy myślą tak samo. I z przyjemnością podzielę się z Państwem doświadczeniami naszego zespołu. Doświadczeniami, które dotyczą rozwiązań, zaczęliśmy od rozwiązań związanych z usuwaniem nadmiernych ładunków azotu, które pojawiają się w obszarach rolniczych w wyniku działalności człowieka. Natomiast od 12 lat pracujemy nad tymi rozwiązaniami. W tej chwili one już bardzo ewoluowały. Postaram się pokrótce w naszej prezentacji, którą tutaj reprezentuję, przedstawić najważniejsze zmiany, do których doszliśmy na przełomie tych wszystkich lat. Rozwiązania te były jakby na początku podejrzane w grupie profesora Schippera w Nowej Zelandii. Wiadomo, zupełnie inny klimat, inne warunki mikrobiologiczne w systemach glebowych. Zastanawiałam się, na ile dałoby się to przenieść do naszej strefy umiarkowanej, do Europy. Udało nam się pozyskać niewielkie dofinansowanie w 2008 roku. Zrobiliśmy pierwsze doświadczenia, które bardzo pozytywnie jakby nas zachęciły do dalszych prac. Następne projekty, które zdobywaliśmy, pozwoliły na rozwinięcie jakby efektywności pracy tych złóż. A wszystko zaczęło się od tego, że bardzo mnie bolały zanieczyszczenia punktowe, jakie obserwujemy
między innymi w Polsce, w znacznej części jeszcze Europy. Te zanieczyszczenia dotyczą zwykle małych i średnich gospodarstw i jest to zgoda w pewnym sensie na składowanie tych nawozów organicznych bezpośrednio na powierzchni gruntu, co powoduje odciek zarówno form azotanowych, których dyrektywa azotanowa obliguje nas do utrzymywania na poziomie 50 mg na litr w wodach gruntowych, jak i form amonowych. W wielu takich monitoringowych badaniach, które prowadziliśmy, okazało się, że odciek, który generują takie stosunkowo niewielkie składowiska obornika, czasami zbierające jakby ten przez pół roku ten obornik z kilkunastu zaledwie sztuk bydła czy trzody chlewnej, tam w tym odcieku notowaliśmy stężenie azotanów na poziomie między 300 a 2000 mg na litr. Przyznam szczerze, zszokowało mnie to, że to mogą być aż tak ogromne przekroczenia. I w nawiązaniu do tych doświadczeń z Nowej Zelandii chciałam zaproponować organiczne rozwiązania biologiczne, które by jakby przeciwdziałały przechodzeniu do tych głębszych warstw wodonośnych tych zanieczyszczeń. Jest to rozwiązanie jakby alternatywne dla tych betonowych płyt obornikowych. Wiadomo, że w małych gospodarstwach czasami wręcz nie opłaca się wprowadzać takich betonowych silosów, tych płyt obornikowych do przechowywania. I nie jest to złe rozwiązanie przechowywanie tego obornika bezpośrednio gdzieś na polu, na które będzie ona w kolejnym okresie wegetacyjnym wprowadzane do jakby obiegu jako nawóz. Natomiast bolączką jest to, że w czasie okresu tego przechowywania obornika dochodzi do tak silnych punktowych infiltracji tych biogenów do wód gruntowych. I tutaj gdyby taki obornik był przechowywany na tak zwanych organicznych płytach denitryfikacyjnych, pozwoliłoby to zabezpieczenie tej warstwy wodonośnej przed tą kilkumiesięczną infiltracją tych form azotu do wód gruntowych. Problemem tutaj są nie tylko azotany. Wśród tych odcieków notujemy również bardzo wysokie stężenia jonów amonowych. Dyrektywa azotanowa nie odnosi się do jonów amonowych, natomiast mamy świadomość, że jeżeli te jony infiltrują w głąb profilu glebowego, wiadomo, że część z nich wejdzie w kompleks sorpcyjny z glebą, natomiast duża część po prostu płynąc jakby w zlewni podziemnej, często w lekkich, piaszczystych glebach ulega nitryfikacji i z biegiem oddalania się od tego punktowego źródła ta forma jakby zmienia się w formę azotanową i w tym momencie już dochodzi do tego, do jej łatwiejszej migracji w skali zlewni. Oprócz tych punktowych źródeł zanieczyszczeń, nad którymi się koncentrowaliśmy i mamy te rozwiązania jakby dla tych źródeł zaproponowane, ogromną bolączką są również zanieczyszczenia obszarowe. Jak wiadomo, to są badania również od grupy kolegów z Niemiec i dla całej Europy w zasadzie, że około 50% azotu mineralnego wprowadzanego na pola uprawne celem zwiększenia plonów nie jest przyswajane w okresie wegetacyjnym przez rośliny uprawne. Wynika to czasami z biochemii gleby, z niedostatecznej jakby go bilansu pozostałych składników pokarmowych, czasami z intensywnych opadów, które powodują przepukanie tych nawozów do głębszych warstw wodonośnych. Generalnie taki jest trend, że około 50% przechodzi do głębszych warstw wodonośnych i ucieka nam w tym krajobrazie do niżej położonych punktów, czyli do wód otwartych. Dodatkowo nawiążę też do poprzedniej prezentacji. Zszokowani byliśmy w ostatnim projekcie ponad dwuletnim, przygotowując rozwiązanie dla wód obszarowych, byliśmy świadkami wielokrotnego zrzutu ścieków komunalnych, czyli z szamp, między zadrzewienia śródpólne. To jest zlewnia, na której pracowaliśmy, tej po lewej stronie. I tuż pod lasem, to jest to miejsce, tutaj, gdzie ta czerwona strzałka wskazuje, monitorowaliśmy najpierw całą zlewnię, czyli były piezometry zainstalowane pod lasem, w środku pola, w pobliżu rzeki. Staraliśmy się ocenić, jak bardzo obciążona jest ta zlewnia azotanami i czy opłaca się w takiej zlewni zaproponować jedno z tych naszych rozwiązań. Najbardziej zszokowały nas parametry azotanów w tej części górnej, czyli tuż pod lasem. Z biegiem czasu okazało się, że są to nielegalne zrzuty ścieków komunalnych i tam stężenia azotanów w wodach gruntowych były na poziomie 500-700 mg na litr, więc zobaczcie Państwo, ilukrotne przekroczenia tego, co dopuszcza dyrektywa azotanowa. I odpływ z takiego punktowego źródła, z takiego zrzutu nielegalnego, nakładał się oczywiście z tym, co nie wykorzystały rośliny uprawne tutaj na tym polu, no i to wszystko razem migrowało do pobliskiej rzeki Orla w gminie Łaszczyn, tam gdzie ten eksperyment był monitorowany w ramach projektu.
Więc no, sytuacje się powtarzają, zanieczyszczenia punktowe nakładają się na obszarowe. No i to wszystko w którymś momencie z kilkumiesięcznym opóźnieniem zwykle, bo jak wiadomo największy odpływ azotu, azot w formie azotanowej jest w okresie zimowo-wiosennym, czyli tak naprawdę z półrocznym opóźnieniem w stosunku do wprowadzenia go, przynajmniej półrocznym do, gdzieś do zlewni. Jakie są jeszcze konsekwencje tych nadmiernych ilości azotanów w wodzie? Mówimy tutaj o problemach zdrowotnych i problemach środowiskowych. Problemy zdrowotne w pewnym sensie są w tej chwili mniejsze, ponieważ większość obszarów rolniczych również korzysta z wody, z sieci wodociągowej. Natomiast nadal badania wielu osób wskazują, że 50% płytkich studni kopanych w obszarach rolniczych jest silnie zanieczyszczonych azotanami. Może to wynikać z tego, że w obrębie tych gospodarstw rolnych, hodowlanych jest gdzieś w pobliżu ujęcia, w pobliżu tej studni, naturalne składowisko obornika bezpośrednio na powierzchni ziemi. I odciek tej wody gruntowej zanieczyszczonej azotanami w kierunku wody do studni powoduje podwyższone stężenia azotanów. W większości przypadków z tej wody nie korzysta się już do celów pitnych dla ludzi, natomiast często pojone są nimi zwierzęta, jeszcze gospodarskie, czy do celów jakichś ogrodniczych, podlewania warzywniaka i to jest oczywiste. Natomiast zdarza się, że te zwierzęta chorują i są to zmiany nowotworowe i problemy z donoszeniem ciąż przez te zwierzęta. Włącza się tutaj weterynaria, często są dodawane dodatkowe hormony na podtrzymanie ciąży, a przyczyną bardzo często są nadmierne ilości azotanu w wodzie, którą te zwierzęta spożywają do celów jakby pitnych. Takim najgorszym oczywiście skutkiem zdrowotnym jest zachorowanie na methemoglobinemię. Jest to choroba wynikająca z upośledzenia funkcji przenoszenia tlenu przez żelazo w naszej krwi, co jest szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży i dla małych dzieci. Powoduje po prostu niedotlenienie organizmu, silne wady urodzeniowe, jakby niedorozwoje psychiczne tych dzieci. Jak już powiedziałam, ten problem nas w tej chwili być może nie dotyczy już w jakiejś ogromnej skali, natomiast odcieki do tych płytkich studni kopanych w obszarach wiejskich, w obszarach rolniczych są nadal notowane. No, nas bardziej interesuje problem środowiskowy tutaj, ponieważ odpływ tych biogenów, zarówno azotanów, jonów amonowych, jak i fosforanowych z tych obszarów rolniczych do wód otwartych, no, powoduje wzrost eutrofizacji, który skutkuje przede wszystkim silnymi zakwitami sinic, które ograniczają przezroczystość wody w trakcie rozkładu, powodują spadek tlenu w tej wodzie, no i niestety podczas lizy komórek uwalniają do wody silne cyjanotoksyny. To był jakby punkt wyjścia do naszych badań i skoncentrowaliśmy się w tej biotechnologii nad jedną z przemian azotu, nad denitryfikacją. Jest to przemiana od formy azotanowej do formy gazowej. Zachodzi w warunkach beztlenowych albo około beztlenowych, dlatego to środowisko w osadach dennych strefy przybrzeżnej, ekotonowej, rzecznej czy zbiorników jezior jest bardzo korzystnym środowiskiem, tam gdzie kumuluje się materia organiczna. No i oczywiście środowisko podziemne, czyli ten profil glebowy, w którym my głównie pracujemy i proponujemy te rozwiązania. Kluczowe czynniki, które wpływają na efektywność tego procesu denitryfikacji, to oczywiście oprócz tej bazy wyjściowej, czyli azotanów, które zakładamy, że mamy jako truciciele, przepraszam, tego środowiska, tutaj tym najważniejszym czynnikiem jest dostępność węgla organicznego. Tego węgla zwykle brakuje w tych środowiskach, gdzie kumulują się azotany i stąd naturalna grupa bakterii denitryfikacyjnych występująca w profilu glebowym czy w osadach nie jest w stanie usunąć tych azotanów, zredukować ich do formy gazowej. Stąd tak naprawdę istotą tego rozwiązania jest dodanie materiału węglowego do środowiska, w którym chcielibyśmy aktywować proces denitryfikacji. Istotnym czynnikiem tutaj jest jeszcze odczyn tego złoża denitryfikacyjnego, tego środowiska, w którym chcemy w wyniku aktywizacji bakterii denitryfikacyjnych usunąć azotany. Liczne badania donoszą, że jeżeli to środowisko jest lekko zasadowe, czyli powyżej 7,3,
Wtedy końcowym procesem denitryfikacji jest azot cząsteczkowy, czyli można powiedzieć, że idealna sytuacja, bo zamykamy cykl azotu i odprowadzamy to zanieczyszczenie, które wprowadził człowiek do formy gazowej, do atmosfery. Jeżeli to środowisko jest lekko kwaśne, czyli na przykład 5, 6, poniżej 7,3, wtedy ta denitryfikacja nie zachodzi jakby do końca. Zatrzymuje się na etapie tlenków i podtlenków azotu, które oczywiście też są transformowane do atmosfery, emitowane do atmosfery, więc pozbywamy się ich jako zanieczyszczenia z formy azotanowej, ze środowiska wodnego czy glebowego, ale w tej formie, w atmosferze powodują one niszczenie warstwy ozonowej, no i zakwaszenie opadów również. Dlatego bardzo istotne jest, jeżeli już kreujemy taką strefę denitryfikacyjną, upewnić się, aby otoczenie tego środowiska było lekko zasadowe, żeby już maksymalnie doczyścić te azotany do tej formy bezpiecznej środowiskowo. Chciałam tutaj Państwa zwrócić jeszcze jedną rzecz uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, że naturalna denitryfikacja, która zachodzi w obszarach rolniczych, ona oczywiście też ma miejsce, bo te bakterie żyją w profilu glebowym. Tylko że ze względu na niedostateczną ilość węgla, ona zachodzi w obszarach uprawnych, w obszarach rolnych na głębokości mniej więcej 40 cm. Na głębokości 60 cm. Więc jeżeli te azotany wprowadzone w formie nawozów przejdą jakby głębiej, zostaną przepłukane poniżej tej głębokości, to tak naprawdę brakuje już węgla w profilu glebowym dla bakterii denitryfikacyjnych i one nie są w stanie tej formy transformować do formy gazowej. I te azotany wtedy swobodnie migrują dalej w krajobrazie do tych wód otwartych. Także tu jeszcze chciałam zwrócić na to uwagę, że więc naszą rolą byłoby przechwycenie takiego odpływu na drodze styków tych ekosystemów lądowych i wodnych po to, żeby to, co się wysmyknie, że tak powiem, z tych naturalnych procesów, które mogą zajść w profilu glebowym do tego pół metra głębokości, żeby jeszcze doczyścić, zanim wpłynie ta woda gruntowa do wód otwartych. Zaczynając te prace tutaj w strefie umiarkowanej, miałam ogromne obawy, jak te złoża będą funkcjonowały w okresie zimowym ze względu na temperaturę. Wiadomo, Nowa Zelandia, tam im to wychodziło bardzo fajnie, ale no jest ciepło, zupełnie inny klimat. Bardzo mnie to zaskoczyło, nasz zespół, bo okazało się, że w okresie zimowym, ponieważ te złoża funkcjonują pod ziemią, tam temperatura zawsze była na kilka stopni, tak nawet 6, 8 do 10, ostatnio te zimy są coraz cieplejsze, więc to w ogóle nie jest żadna dysfunkcja dla tych rozwiązań. I okazało się, że najwyższą efektywność pracy tych złóż notowaliśmy właśnie w okresie zimowym, zarówno dla rozwiązań punktowych, jak i obszarowych. Bardzo nas to ucieszyło, bo w okresie zimowym zwykle jest największy odpływ tych azotanów i w zasadzie nie ma alternatywnych rozwiązań takich biotechnologicznych, no bo rośliny w okresie zimowym nie są w stanie współpracować, jeżeli chodzi o asymilację biogenów odpływających ze zlewu, więc jest to doskonałe, dodatkowe uzupełnienie na przykład stref ekotonowych, które w okresie wegetacyjnym funkcjonują świetnie i taka ściana denitryfikacyjna wbudowana w strefę ekotonową doskonale ją uzupełnia w strefie podziemnej, a dodatkowo w okresie zimowym część tego ładunku przechwytuje w ramach procesów mikrobiologicznych. I ostatni czynnik, który, że tak powiem, pojawił się jako niebezpieczeństwo dla tych złóż w ostatnich latach, dwóch, trzech, okazało się, że jest to wilgotność złoża. Jest to też czynnik niezbędny dla prawidłowego jego funkcjonowania. I o ile przez pierwsze 10 lat naszej pracy w zlewni budowaliśmy te złoża na głębokości około 1 metra, 1,30 m, to i było to wystarczające. W zasadzie wody gruntowe w większości tych miejsc, które typowaliśmy, przepływały przez takie złoże. To okazuje się, że w tej chwili poziom wód gruntowych w większości zlewni na tyle się obniżył, że w ostatnim projekcie zbudowaliśmy takie złoże już na głębokości 2,5 metra. Od 2,5 metra szliśmy w górę jakby, po to, żeby w razie tego, w okresie tej największej suszy hydrologicznej przechwycić chociaż część zanieczyszczeń, które odpływa ze zlewni, aby udało się chociaż w dolnej części tego złoża podczyścić je, zanim dopłyną do tych wód gruntowych. Zaraz pokażę to na dalszych slajdach. Tutaj jeszcze takie schematy tych naszych rozwiązań. Jest to złoże denitryfikacyjne, zbudowane jako organiczna płyta obornikowa. W 2018 roku został przyznany nam patent na to rozwiązanie. W tej chwili licencję na ten patent ma firma, z którą współpracujemy od lat, firma Mikronatura Środowisko z Poznania.
W ramach kolejnego projektu firma ta zbudowała całą linię technologiczną, w której jest w stanie budować w formach modułowych takie złoża identyfikacyjne, więc w tej chwili jest stosunkowo łatwa aplikacja tych rozwiązań na terenie w zasadzie całego kraju. Bardzo to przyspiesza, głównym kosztem to jest czasami tylko transport jakby, ale że tak powiem od momentu, kiedy sypaliśmy ten materiał węglowy bezpośrednio z przyczep do przygotowanych miejsc w krajobrazie, udało nam się przejść jakby do etapu, kiedy możemy zidentyfikować te miejsca w terenie, które wymagają jakby tego typu interwencji, podczyszczenia. Możemy w małych jakby pakietach tych modułach identyfikacyjnych aplikować tak, jak jest to potrzebne, znacznie szybciej i sprawniej ta cała praca terenowa w tym momencie idzie. Więc mamy do zaproponowania dwa rozwiązania. Jedno jest to płyta obornikowa, organiczna płyta obornikowa, którą instalujemy pod miejscem, na którym składowany jest obornik i jeżeli jest taka potrzeba, to również dookoła tego miejsca. Jeżeli podejrzewamy, że część zanieczyszczeń może spłynąć bardziej po powierzchni albo jeżeli przepłyną przez to złoże poziome i płynąc dalej w krajobrazie robimy jeszcze barierę taką pionową, żeby poza tym, że jest filtrowany ten odciek tutaj pionowy, to jeszcze jeżeli przepływa poziomo, jest dodatkowo doczyszczany w takiej jakby opasce dookoła złoża. Jest to pierwszy typ, jaki proponujemy, a drugi jest to typowe złoże identyfikacyjne. W literaturze pojawiało się również określenie ściana identyfikacyjna. Takie rozwiązanie proponujemy w obrębie stref ekotonowych bądź w pobliżu lustra jakby wód powierzchniowych, czyli wzdłuż biegu rzek, zbiorników zaporowych, jezior, tam gdzie już mamy stosunkowo niewielką odległość pomiędzy tą wodą powierzchniową, do której dopływają wody silnie zanieczyszczone azotanami ze zlewni rolniczej oczywiście. Więc na drodze przepływu tych wód ze zlewni budujemy takie złoże, taką jakby ścianę i jest to siedlisko, w którym przepływające wody gruntowe w tym materiale węglowym przy aktywowanej denitryfikacji ulegają doczyszczeniu o kilkadziesiąt procent. Jednym z takich przykładów, który bym chciała tutaj Państwa podać, jest to wysoko efektywna strefa buforowa i to wydaje mi się, że w przypadku zanieczyszczeń obszarowych jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Było ono testowane w projekcie EcoROP Life Plus w Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. I ideą tego było zbudowanie przed strefą zbiornika Sulejowskiego, do którego dochodziła zlewnia bardzo silnie użytkowana rolniczo. Tutaj zbudowaliśmy roślinną strefę ekotonową, natomiast tuż przed strefą została w tej ścieżce wbudowana ściana deintryfikacyjna. To znaczy wykopaliśmy rów około metra głębokości i szerokości i materiał, ziemię z tego rowu przemieszaliśmy wtedy z trocinami sosnowymi. To zostało zakopane. Naturalna jakby sukcesja środowiska spowodowała, że jest to ścieżka. Tak? Ludzie, którzy tamtędy przechodzą, nie mają pojęcia, że pod ziemią dzieją się procesy mikrobiologiczne, które redukują około 60% azotanów przepływających z tej zlewni rolniczej. I to, co jeszcze przepłynie w tej strefie jakby podziemnej, wpływa w system korzeniowy roślin w strefie ekotonowej. I takie połączone jakby rozwiązanie wydaje mi się, że maksymalizuje szanse danej wody otwartej, danego zbiornika czy jeziora na usunięcie tego, co dopływa ze zlewni rolniczej. Tutaj są dane, tak to wygląda w tej chwili. To jest ścieżka, w którą pod ziemią wbudowano jest to złoże deintryfikacyjne. Tutaj takim jeszcze płotkiem drewnianym odcięliśmy tą strefę ekotonową, żeby coś przypadkowi wędkarze nam tego nie zadeptywali. I ta strefa była monitorowana w okresie trwania projektu. I tutaj są wyniki, proszę Państwa. Wchodziły nam azotany na poziomie maksymalnie ponad 250, blisko 300 mg na litr. Po przejściu przez tą łączną strefę deintryfikacyjną i ekotonową mieściły się wszystkie, to są te granatowe słupki, poniżej 50 mg, w zasadzie nawet poniżej, to było kilka miligramów już w końcowym okresie trwania, więc, że tak powiem, udało nam się osiągnąć cel dyrektywy azotanowej, zeszliśmy poniżej 50 i oczyściliśmy to, co wpływa przynajmniej z tego fragmentu zlewni do zbiornika Sulejowskiego. Kolejne takie rozwiązania
dla obszarówki testowaliśmy nad zbiornikiem Czarnocin. Tutaj jest ten zbiornik. Tutaj jest cała strefa rolnicza pól dochodzących prawie, że bezpośrednio, jak Państwo widzicie, do linii brzegowej. Jest naprawdę niewielki obszar, kilku metrów, który był, że tak powiem, niezagospodarowany rolniczo, co i tak nas ucieszyło, bo pozwoliło nam to w ramach kolejnego projektu realizowanego na Uniwersytecie Łódzkim zbudować kolejną taką ścianę denitryfikacyjną. Wkopywaliśmy się już w profil glebowy, tutaj jest zaśnieżany, bo to spadł pierwszy śnieg, zbiornik Czarnocin, to znaczy strefa przed zbiornikiem i tutaj wkopywaliśmy się, pole, to jest od strony pola, wkopywaliśmy się też na mniej więcej metr głębokości do tego lustra wód gruntowych i materiał glebowy przemieszaliśmy z paździerzami lnianymi ówcześnie, taki materiał testowaliśmy. I to zdjęcie najbardziej po lewo, które Państwo widzicie, tutaj może najpierw to trzecie, to jest na wiosnę następnego roku. To był listopad, to jest na wiosnę. Więc zobaczcie Państwo, jak naturalna sukcesja w zasadzie zarasta ten teren. Nie widać, że tam cokolwiek pod ziemią było robione poza tam resztkami żółtego piachu, który tam jeszcze z tego przekopu pozostał. Natomiast to jest jesień następnego roku, no zdjęcie. I notowaliśmy tutaj filtrację też około ponad 50%, 56%, o ile dobrze pamiętam, redukcji azotanów odpływających z tego pola. Natomiast to, co wchodziło ze zlewni, tutaj to było mniej więcej na poziomie 100 mg, więc nie było to duże przekroczenie. I generalnie obszary rolnicze w Polsce notujemy przekroczenie azotanów między 100 a 200 mg, więc tak maksymalnie czterokrotnie w stosunku do tego, co wymaga dyrektywa azotanowa. Można by powiedzieć, że nie jest to tragedia z wyjątkiem takich miejsc jak w tym Łaszczynie, gdzie są dodatkowo zrzucane ścieki komunalne. Natomiast jeżeli było 100 mg i około 60% zredukowaliśmy jeszcze, no to w tym momencie znów mieścimy się, przepraszam, w wymaganiach dyrektywy azotanowej. Kolejny projekt, który realizowaliśmy przez ostatnie w zasadzie 2 lata, to była właśnie ta nieszczęsna gmina Łaszczyn z tymi zidentyfikowanymi zrzutami ścieków komunalnych. I tutaj jest koryto rzeki Orlej, które jak zaczynaliśmy projekt, płynęła tam wartko woda. Jak kończyliśmy, było to suche koryto i od połowy jakby trwania projektu to koryto zaczęło nam po prostu, coraz bardziej ten poziom wód się obniżał, ono po prostu wysychało. Zbudowaliśmy wzdłuż tego koryta dość długie, bo 100-metrowej długości ścianę denitryfikacyjną i tutaj była ta innowacja, którą testowaliśmy ostatnio, czyli to wyjście w kierunku suszy hydrologicznej i sprawdzenie, czy to działa, czy możemy w ten sposób jakby dalej pracować w tych zlewniach. Wkopaliśmy się praktycznie na 2,5 metra głębokości. Było to trudne, bo musieliśmy fragmentami jakby opracowywać ten wykop, żeby nie dochodziło do obsuwania się gruntu. No, natomiast i tymi fragmentami wypełnialiśmy ten rów workami, w których była mieszanina węgla brunatnego, słomy i trocin sosnowych. Taki miks budowaliśmy jeszcze, komponowaliśmy jeszcze wtedy, można powiedzieć, ręcznie w specjalnych ślimakach, które nam to miksowały, cięły na mniejsze kawałki i tak dalej. I wypełnialiśmy tym ten rów w 3 warstwach, czyli najniżej była ułożona warstwa worków, przysypane to warstwą ziemi, znów warstwa worków, warstwa ziemi i tak aż do wypełniliśmy całą tą objętość tego rowu, którą tutaj widać. Zostało to następnie przysypane i tutaj już Państwo widzicie naturalną sukcesję. Tu jest pole, z którego spływają te zanieczyszczenia. Tutaj są nasze piezometry, w których monitorowaliśmy odciek, który wpływał z pola, to jak wyglądała chemia wody w obrębie złoża i za złożem tuż przed wpłynięciem do rzeki Orlej. Tu jest jeszcze kilka zdjęć poglądowych, jak to wyglądało, to zrzut z mapy. Tak wyglądało to nasze wdrożenie obszarowe, ta ściana denitryfikacyjna w gminie Łaszczyn. Piezometry, pole i tutaj tu było to miejsce, gdzie kilkukrotnie odnotowaliśmy zrzuty tych ścieków komunalnych z szam. Kilka zdjęć jeszcze z pracy terenowej. Podobne jak to wyglądało, także sporo osób jest potrzebne rzeczywiście do takiej inwestycji. Natomiast w tej chwili, tak jak wspomniałam, mamy już linię produkcyjną, firma Mikronatura skonstruowała całą linię produkcyjną, w której ten materiał węglowy będzie specjalnie przygotowywany, zbijany w formie takich batonów denitryfikacyjnych i to będzie stosunkowo łatwe do transportu i możliwe w różny sposób do ułożenia w zlewni tak, aby odciąć ładunek azotu odpływający z tych zlewni. Przejdę teraz do zanieczyszczeń punktowych i jednym z takich pierwszych eksperymentów, jaki prowadziliśmy, była obserwacja w
wpływu gospodarstwa, w którym był składowany obornik od 12 lat w tym samym miejscu. I tutaj właśnie notowaliśmy te stężenia azotanów nawet do 2000 mg na litr. Wydawałoby się niewielkie gospodarstwo, odciek czasami był podpowierzchniowy, czasami powierzchniowo ta woda odpływała. I na głównym kierunku odpływu tych wód tutaj zbudowaliśmy ścianę denitryfikacyjną. Wtedy była ona zbudowana z węgla brunatnego, z węglem wapiennym, po to, żeby maksymalizować ten efekt doczyszczania azotanów w kierunku azotu cząsteczkowego. Po pierwszym roku, tutaj jest schematyczny rysunek, jak to wyglądało. Jest składowisko obornika, pod spodem była ściana i na kierunku odpływu też była ściana denitryfikacyjna. Po roku monitoringu odnotowaliśmy 65% redukcji azotanów z tego miejsca w wyniku instalacji tego złoża, więc może to nie jest 100%, ale lepsze to niż nic, więc to, co dopłynęło już dalej do wód powierzchniowych, było o taką wartość doczyszczone. Łącznie takich złóż mamy w tej chwili chyba testowanych w całej Polsce około 12, tutaj jest zestawionych 7, o ile dobrze liczę. Wykorzystywaliśmy różne materiały węglowe, były to zwykłe trociny sosnowe, węgiel brunatny, paździerze lniane. Paździerzy lnianych jest bardzo dużo, łatwość pozyskania tych paździerzy jest w zachodnim bloku Polski, ponieważ tam są szerokie uprawy lnu i ta paździerz jest po prostu, ta słoma lniana jest po prostu odpadem i bardzo fajnie można to wykorzystać jako materiał węglowy aktywujący proces denitryfikacji, przynajmniej w tamtej części Polski, co wpłynęło oczywiście na minimalizację kosztów transportowych. Środkowa Polska, mamy dostępny węgiel odpadowy, węgiel brunatny, z którego korzystaliśmy tutaj, on też bardzo dobrze sprawdził się jako aktywator tych procesów. Trociny sosnowe no to są podobnie dostępne wszędzie, w zależności od terenów leśnych. W wielu projektach też następnych robiliśmy coś takiego jak mieszaniny tych materiałów węglowych, ale to za chwileczkę do tego przejdę. Więc mogą być różne, generalnie te złoża startują na wszystkich tych materiałach węglowych, natomiast udało nam się już dopracować tak zwany optymalny substrat węglowy, który jeżeli są sytuacje naprawdę tragiczne, bardzo silnie obciążone tym azotanami, możemy wtedy korzystać z tych doświadczeń i z tych dokładnie z tych materiałów węglowych. Tutaj są pokazane redukcje azotanów w tych złożach. Maksymalne, jakie osiągaliśmy, to były na poziomach 80%. Bywały też takie na poziomie 20-40% na etapie wpracowywania się tych złóż. Natomiast wiemy już, na które czynniki należy zwrócić uwagę, żeby, że tak powiem, dokalibrować takie złoże do tej efektywności 60-80%. I tutaj są właśnie te czynniki. Okazuje się, że to nie temperatura, tlen jest zawsze towarem deficytowym, że tak powiem, dla tego procesu, czyli w warunkach podziemnych nie ograniczam w żaden sposób, ale właśnie ten poziom wód gruntowych okazał się czynnikiem najbardziej istotnym dla efektywnej pracy tych złóż. To znaczy, jeżeli obserwowaliśmy okresowe przesychanie, to skutkowało to na efektywność pracy w skali roku i średnią redukcję zarówno azotu, jak i amoniaku dla tych złóż. Więc wydaje się, że tutaj czynnikiem kluczowym będzie zapewnienie dobrego uwilgotnienia takiego złoża w możliwie jak najdłuższym okresie czasu. Co jeszcze może jakby wspomóc pracę tych złóż? W ramach jednego z projektów, który realizowaliśmy w Polskiej Akademii Nauk, udało nam się dopracować szczepionki, czy tak zwane aktywizatory mikrobiologiczne, które dodane do materiału węglowego w momencie tworzenia nowego złoża powodują znacznie szybszą jego pracę w ciągu w zasadzie kilkunastu dni to złoże redukuje już na bardzo wysokim poziomie te azotany. Natomiast naturalne złoże budowane tylko na materiale węglowym potrzebuje do 6 tygodni, żeby ta redukcja była naprawdę taka istotna na poziomie tych 60%. I te aktywizatory mogą być albo mieszane, czyli pozyskane z bakterii zamieszkujących już aktywnie pracujące złoża i to jest to ten aktywizator mikrobiologiczny na bazie mikrobioty z pobranych aktywnie pracujących złóż. Taki aktywizator łączyliśmy z szczepami bakterii podhodowanymi w laboratorium i to było 13 szczepów bardzo aktywnych, z bardzo aktywnej grupy identyfikatorów. I to jest jeden typ, natomiast drugi typ aktywizatora jest to już bakteria z grupy pseudosomonas,
Pseudomonas, przepraszam. I tym bądź tym aktywizatorem możemy zaszczepić nowo powstające złoże dendryfikacyjne i to po pierwsze bardzo przyspiesza pracę takiego złoża w początkowym okresie, a po drugie, to co też nam się udało potwierdzić, po okresie tak zwanej suszy hydrologicznej, czyli przesuszenia tego złoża, znacznie szybciej ono startuje w kolejnej jakby fazie zalania wodami gruntowymi zanieczyszczonymi azotanami. Jeszcze kilka przykładów takich zdjęć terenowych. Kolejne dwa złoża punktowe, które budowaliśmy, już były ogromne w dużych gospodarstwach. Ich wielkość była 10 metrów na 5. Tutaj są prace przygotowawcze, czyli z materiału wyjściowego słomy pociętej do sieczki 15 cm, trocin od takiej granulacji do 10 mm i węgla brunatnego. Budowaliśmy wsady do tych worków jutowych i w ten sposób konstruowane były kolejne złoża w terenie. To jest etap przygotowania, więc znów był wykop do mniej więcej 2 metrów głębokości i tam warstwowo układane worki z materiałem węglowym. To było aktywowane naszymi szczepionkami deidentyfikacyjnymi, zasypane i to było złoże, na którym był składowany obornik bezpośrednio, czyli ta płyta pozioma. I przed tą płytą był wbudowywany jeszcze rów pionowy, również warstwowo z poukładanym materiałem węglowym, żeby zabezpieczyć jeszcze odpływ z tego miejsca w kierunku rzeki. Drugi taki przykład, podobna lokalizacja, też w okolicach Łodzi, podobne założenia, złoże pionowe i poziome. I tutaj w międzyczasie złożyliśmy kolejne zgłoszenie patentowe i przyznano nam w bardzo szybkim okresie czasu, aż byliśmy zaskoczeni, kolejny patent na tak zwaną modułową organiczną płytę obornikową. I tutaj współwłaścicielem tego zgłoszenia będzie również firma Mikronatura Środowisko, więc mamy jakby udokumentowane nasz jakby dorobek naukowy udokumentowany do wdrożeń. Tutaj też przykłady budowania płyt obornikowych w gminie Łaszczyn. Tutaj korzystaliśmy jeszcze z luźnych materiałów węglowych układanych warstwowo, czyli węgiel brunatny, słoma, trociny na przemian i potem na tych miejscach składowany był obornik. To jest moment formowania płyty, gdzie już wprowadziliśmy piezometry, dwa miejsca przykładowe, a tutaj już po pierwszym jakby okresie tego monitoringu, to było nie wiem, chyba w drugim miesiącu, jak Państwo widzicie, to jest miejsce w początkowej warstwie jakby tej płyty. To złoże jest silnie zanieczyszczone samym jakby odciekiem organicznym. To już było w niższej warstwie płyty, a to poniżej płyty obornikowej. Zobaczcie Państwo, jak silna filtracja oprócz azotanów jest również samej substancji organicznej, która przepływa w głąb profilu glebowego. Podsumowanie. Ono wygląda długo, bo jest przetłumaczone, ale co jest tutaj istotne, proszę Państwa? Aktywacja tego procesu deidentyfikacyjnego w złożach zarówno dla płyt obornikowych, jak i dla zanieczyszczeń obszarowych, skutkuje tym, że zarówno proces nitryfikacji, jak i deintryfikacji zachodzi tam bardzo intensywnie. Więc niezależnie od tego, która grupa zanieczyszczeń będzie dominująca, czy azotany, czy azot amonowy, w obrębie takiego złoża obydwa te związki ulegają redukcji. I co nas najbardziej cieszy, silnie jest tutaj duża efektywność w okresie zimowym. Najwyższe jakby redukcje notowaliśmy na poziomie 80%. Susza hydrologiczna jest tym czynnikiem, który niestety ogranicza pracę tych złóż bardziej niż temperatura w okresie zimowym, co było naszą obawą. Natomiast zejście głębiej w profilu glebowym jest jakby wyjściem z tej sytuacji i to efekt ostatniego projektu zresztą nas bardzo ucieszył. Co, że tak powiem, nie ułatwia pracy terenowej, no ale nie mamy wyjścia. Dużą wartością tych rozwiązań jest to, że zbudowanie takiej bariery pod ziemią w żaden sposób nie dyskwalifikuje pracy rolników jakby w obrębie tej zlewni, także mogą tam dojeżdżać jakieś maszyny rolnicze, mogą zawracać, może coś, jakby mogą być strefy przybrzeżne, zbiorników czy jezior wykorzystywane rekreacyjnie. Nie ogranicza to jakby korzystania ze strefy na powierzchni. Cała rzecz dzieje się pod ziemią. Aktywatory mikrobiologiczne, dwa typy, które opracowaliśmy i które są opatentowane, wspomagają aktywację złoża i jakby jej restart tych złóż po okresie długotrwałej suszy. I na pocieszenie mogę powiedzieć, że te modułowe płyty obornikowe mogą być alternatywnym, przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem w kontekście tych płyt betonowych.
I co jest też pocieszające, takie rozwiązanie działa przynajmniej kilkanaście lat. My obserwujemy już 12 lat, doniesienia z literatury wskazują, że może to być nawet do 60 lat, no ale dopóki tego sama nie sprawdza, nie wiem, czy aż tyle żyłam, to nie chciałabym dawać tutaj na to gwarancji. Ja już wiem, że kilkanaście lat jest to okres, kiedy te płyty działają, więc można powiedzieć, że w obrębie danego gospodarstwa, danej strefy zlewniowej jest to takie działanie jednorazowe, można to zbudować i w zasadzie na wiele lat zapomina się, czy dochodzi do zanieczyszczenia, czy nie. To w tym momencie to złoże działa pod ziemią i jakby doczyszcza to, co się ewentualnie tam niekorzystnego dla wód powierzchniowych pojawi. Z mojej strony to by było wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam do współpracy. Może ja zacznę. Wobec tego troszeczkę przeciągnęliśmy czas i strasznie przepraszamy. Ale w związku z tym jestem dłużny też podziękowania dla szerszego grona, dzięki któremu znów się spotykamy i tutaj podziękowania dla pani tłumaczki. Mamy nadzieję, że wytrzyma z nami jeszcze chwilę, a później ustalimy szczegóły, jak to będzie. Dla pani Agnieszki, co ja mogę powiedzieć? Ja powiem tak, że ja jak słuchałem pierwszego wykładu pani Agnieszki na konferencji Potamon, to po prostu powiedziałem, że to jest, no, dziewczyna z nieba nam spadła z tym, co nam tutaj przedstawia. Aczkolwiek też chciałbym tutaj połączyć to, co pani doktor przedstawiła, z tym, co my mamy zaplanowane i to nie tylko w naszym projekcie, ale w ogóle, co jest zawarte w Krajowym Programie Renaturyzacji Wód Powierzchniowych opracowanym przez firmę Multiconsult i zespół pani Ilony Biedroń, na zamówienie Wód Polskich i program ten jakby, no on jest przyjęty, czyli tutaj pojawia się nam dzięki temu, co pokazała pani doktor na podstawie badań, dodatkowy czynnik wskazujący, że to właśnie te kierunki renaturyzacyjne, czyli zatrzymanie ucieczki wód gruntowych głębiej, to jest podstawowe działanie, które jest niezbędne. Natomiast te rozwiązania, one proponowane przez panią Agnieszkę, to są kapitalne rzeczy, które myślę w obecnym stanie, gdzie po obu stronach granicy widzimy i to w skali polskiej my możemy posłużyć się oficjalnymi raportami Państwowego Monitoringu Środowiska, które pokazują, że ponad 90% ma zły stan ekologiczny. Jak wejdziemy w czynniki, które parametry, czy indykatory, które zdeterminowały ten stan, to bardzo często mamy chemię wody, za wysoką zawartość właśnie związków azotowych, to jest jeden czynnik, a drugi to jest brak pewnych grup organizmu, a on wynika jeden z drugiego, tak? Czyli, że tutaj łącząc te propozycje zespołu pani doktor z działaniami renaturyzacyjnymi, myślę, że można wesprzeć rolników w kierunku ograniczenia tego negatywnego wpływu z terenów rolniczych. Jednocześnie w wielu przypadkach można ograniczyć źle funkcjonujące systemy, na przykład oczyszczalni ścieków, bo to też pani doktor nie pokazała tego, ale również jest to możliwe do zastosowania w tych lagunach jakby na końcach. Więc jest wiele miejsc, gdzie można jakby ograniczyć skutecznie dosyć tą naszą ingerencję, no ale pierwotnie, no nie oszukujmy się, musimy też przestać psuć systemy wód i dać przyrodzie szansę, wspierając ją właśnie w punktach kluczowych. Tu jest jeden taki moment, na który może nie zwróciliśmy uwagi, to jest kwestia odnośnie już stricte rolniczego użytkowania, aczkolwiek czasami w terenach zabudowanych również pojawia się taki niekorzystny aspekt sięgania po trwałe użytki zielone, po tereny, te pasy jakby zieleni, które wspierają tą buforowanie. I teraz tu też warto rozważyć ograniczenie pozbawiania tej przyrody tych buforów naturalnych. Oczywiście je można wspierać takimi rozwiązaniami, ale też jakby ten kierunek nie jest pożądany.
Tu jest wprost pytanie. Katrin, will you lead? You have to unmute. Okay, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Wir haben Fragen im Chat. Ich würde Martha das Wort geben, dass sie da durch die Fragen durchgeht, weil sie Deutsch und Polnisch spricht und da uns vielleicht die Fragen, da sollten, also vielen Dank auch für die Fragen. Schön, dass da das Interesse doch sehr präsent ist. Toll. Dziękuję bardzo. Ja tylko krótko powiem, kim jestem. Jestem odpowiedzialna za zarządzanie ogólne tym projektem i robię to z ramienia Deutsche Umwelthilfe, ale również w bardzo, bardzo silnym kontakcie oczywiście z pozostałymi partnerami. I my mamy tutaj, chciałabym Państwu krótko przedstawić reguły naszej dyskusji i również przepraszam za to, że mamy troszeczkę opóźnienia. Mamy kilka pytań na czacie. Ja z uwagi na ograniczenia czasowe sama zadam głośno te pytania i przekażę je jeszcze raz na prywatnych kanałach naszym prelegentom, żeby mieli je też przed oczami. Zadam je w takiej kolejności, jak zostały zadane po prostu. Jeżeli Państwo z grupy uczestników chcieliby się do tych pytań odnieść albo jeszcze inne zadać, to proszę zrobić to znowu na czacie albo też podnieść rączkę, czyli tam na tym panelu pod spodem niewątpliwie macie Państwo taką jedną rączkę, więc można się zgłosić. Jeżeli będziemy mieli dużo pytań i nie zdołamy na nie wszystkie odpowiedzieć, albo dyskusja będzie bardzo, bardzo owocna, bo jak widać też prelegenci mają sobie wiele do powiedzenia i również Państwu, będziemy odpowiadać na pytania, które zostały bez odpowiedzi mailem. My mamy Państwa adresy mailowe dzięki rejestracji. I nawet jeżeli w toku dyskusji w ostatniej chwili wpadnie Państwu jakieś pytanie do głowy, ten pokój w Zoomie, ten czat zostanie, czy też pokój w Zoomie powiedzmy, zostanie otwarty jeszcze 15 minut po tym, jak zakończymy nasze spotkanie, po to, żeby Państwo mogli na czacie albo w tej szpalcie pytania i odpowiedzi swoje pytanie zadać, więc nikt nie zostanie bez odpowiedzi, że tak powiem. I pierwsze pytanie było do pani Dorotei Dietrich od pani Elizy Grabowskiej i brzmiało: Spricht man mit Bauern in Deutschland? Verstehen Sie die Notwendigkeit von Landnutzungsänderungen? Czy rozmawia się z rolnikami? Czy rozumieją oni konieczność zmian w użytkowaniu gruntów? Soll ich darauf eingehen? Ja, genau. Bitte. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ich hatte vorhin schon kurz geantwortet. Wir machen von der Stiftung aus bislang keine Beratung. Allerdings sind wir im Gespräch mit den Landwirten. Und zum Teil werden also auch Vorschläge aufgenommen. Wir haben zum Beispiel einen Blühstreifen zusätzlich erreichen können, der angelegt wurde. Und es ist auf jeden Fall eine Offenheit zu bemerken bei den Landwirten. Und es gibt eine landwirtschaftliche Beratung, die auch einige von den Landwirten annehmen. Und ich weiß, dass viele also sich wirklich mit dieser Problematik befassen. Okay. Danke, Dorothea. Wenn jemand tatsächlich auch Fragen dazu hat oder Kommentare, bitte natürlich sich melden. Mamy jeszcze kolejne pytanie, jest od pani Ilony Biedroń i ona jest do wszystkich panelistów i brzmi: Mr. Arthur emphasized that we have twin problems on both sides of the Oder River. Do you plan to collect experiences of the so-called good practices and make them public so that they can be used for water protection measures in our countries? Who would like to answer this question from our panelists? Ja. Mhm.
Ja tylko krótko, że to jest ciekawa propozycja i na pewno w jakiejś formie, ponieważ częściowo powstaną opracowania, natomiast musimy jeszcze uzgodnić z naszą drogą współprelegentką, z panią doktor, jak to widzi. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Też powiem od razu, że na bazie całej tej grupy projektów zawierających w sobie dużą część tych działań renaturyzacyjnych, a też są opracowywane publikacje naukowe, więc ja myślę, że wspólnie z tych działań coś ciekawego powstanie. I tutaj to wypada mi tylko podziękować za to pytanie. Natomiast ja bym chciał prosić, ponieważ z tego co pamiętam pani doktor niedługo będzie nam chciała uciec, że jeżeli jest do pani doktor jakieś pytanie, to może w pierwszej kolejności jej damy odpowiedzieć, żeby jej nie trzymać już dłużej. Nie spieszy mi się tak bardzo. No jestem do dyspozycji, naprawdę. A, świetnie. Ja tak nawet jestem... Okay. Słuchasz mnie, prawda? Tak, ja już nawet podpytałam. Rzeczywiście... Tak, jest okej. Okay. Jestem. Mam zarezerwowany czas dla Państwa dzisiaj, tak długo, jak będzie potrzeba. Super. Mamy rzeczywiście pytanie do pani doktor, ale tak jak powiedziałam, żeby też nikogo nie... że tak powiem, może nie faworyzować, ani nie robić list, że tak powiem, stawiam je tak, jak przyszły. I jeśli wolno. I następne pytanie było znowu do Artura od pani Elizy Grabowskiej, bardzo aktywnej tutaj u nas na czacie. Bardzo, bardzo, no, bardzo mnie to cieszy. I pytanie brzmiało, czy uda się pogodzić wspólne ekologiczne interesy obu państw? Na jakie trudności napotyka się podczas realizacji projektu? No w zasadzie jest to wszystkich panelistów, ale powiedzmy, może Artur zaczniesz. Ja myślę, że kluczowy dla w ogóle rozwiązywania wszelkich wspólnych problemów jest nawiązanie komunikacji. My tą komunikację z przyjaciółmi z drugiej strony Odry nawiązaliśmy już kilkanaście lat temu i stąd między innymi jest fakt wspólnej realizacji i tego i kilku innych przedsięwzięć. Powstało też Stowarzyszenie Rewilding Oder Delta jako element szerszej sieci obszarów rewilding w Europie, z którym też wiążemy pewne nadzieje na przyszłość. Wszyscy wychodzimy z tego samego założenia, że przyroda nie zna granic, więc a problemy przyrodnicze, one dotyczą nas w tej samej mierze. Ja się też cieszę, że wśród uczestników mamy doktora Jorna Gessnera, który od lat stara się, żeby do Odry wrócił jesiotr. Ten jesiotr również zależy od stanu ekologicznego, więc tych zbieżnych elementów jest dużo, a jednocześnie ja myślę, że również świadomość problemów ekologicznych rośnie w tym samym tempie po obu stronach granicy. Zarówno problem suszy dotknął w tym samym stopniu praktycznie i Brandenburgię, i Mecklenburgię, co lubuskie i zachodniopomorskie. Więc ja myślę, że tematów zbieżnych mamy coraz więcej, ale krok pierwszy rozmawiać szczerze i wspólnie szukać wspólnych rozwiązań. Czy nasze dwie prelegentki również chciałyby się do tego odnieść? To było jednak pytanie, że tak powiem, o wspólny projekt i wspólne szanse. Czy po niemieckiej stronie jest perspektywa? Czy Katrin chciałabyś albo Dorotea coś do tego dodać? Ja, ich schließe mich auf jeden Fall Arthur an, danke, und ich denke, es geht auch einfach um den es ist ein großes Problem, was wir jetzt umrissen haben, was sehr vielseitig ist, und wir haben eine konkrete Lösungsmöglichkeit von Frau Belknarek erfahren. Sie war dazu auch in Neuseeland, also ich denke, die Lösungen sind auf jeden Fall international, regional. Es geht einfach um den Erfahrungsaustausch und ich fand das halt sehr interessant zu sehen. Danke auch für die vielen Bilder in der Präsentation von Dr. Bednarik, wie das dann wirklich konkret umgesetzt werden kann und wie das an Pilotprojekten oder Beispielsflächen, wie da die Erfahrungen dann sind und dass man sich zu den Erfahrungen austauscht.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Es war eine interessante Veranstaltung. Ich muss jetzt aus Termingründen leider dann auch selber abbrechen, aber freue mich schon auf das nächste Seminar. Dobrze. Dziękuję, Dorotea. Dobrze, że udało nam się zadać to pytanie, które do Ciebie było na czas. Teraz mamy pytanie do pani doktor Bednarek i ja cały czas sama zadaję te pytania z uwagi na czas, ale chciałabym, żeby Państwo czuli się, że tak powiem, częścią tej grupy. Jeżeli chcielibyście Państwo sami zadać pytanie i być widocznymi, to proszę się do mnie tutaj zgłosić, tą rączkę podnieść, dlatego że no, my też nie chcemy, żeby to wyglądało na to, że my tutaj siedzimy sobie w rundzie i sami sobie rzeczy opowiadamy, tak? Więc bardzo zachęcam również do tego, żeby też no, wystąpić, jeżeli Państwo chcą. A no, jednak przeczytam to pytanie do pani Bednarek, wysłałam już na kanale. Więc pytanie brzmiało, tak, pytanie brzmiało, co robi się, aby zapobiec zanieczyszczeniom? Rolnictwo zawsze będzie źródłem zanieczyszczeń. Co robi się, aby zapobiec źródłom pozarolniczym? Mówi pani o efekcie zanieczyszczeń i sposobach ich eliminacji, ale co robi się, by zmniejszyć źródło zanieczyszczeń, czyli zadziałać wcześniej? Trudno powiedzieć w skali takiej globalnej, co robi się, bo to zależy bardzo dużo od świadomości osób, które pracują w tej branży. No i tutaj zaczynamy od właściwego poziomu nawożenia, od bilansu glebowego przed aplikacją nawozów mineralnych. No i tutaj myślę, że sytuacja ulega poprawie. Przynajmniej Polska nigdy nie była obszarem, gdzie dochodziło do jakichś ogromnych, nadmiernych aplikacji nawozów. Natomiast w tej chwili doradztwo z ośrodków doradztwa rolniczego dodatkowo pomaga tą sytuację jakby ustabilizować. Więc wydaje mi się, że to nie jest jakiś problem globalny. Przecież większym problemem jest to, że nam ubożeją gleby, jeżeli chodzi o zawartość węgla organicznego. I tutaj ta asymilacja tych nawozów mineralnych zmniejsza się niezależnie od tego, ile ich aplikujemy. I po prostu i tak nam część ucieka z tego względu, że no nie są one do końca przyswajalne. No dodatkowym taką drogą byłyby oczywiście odpowiednia orka, czyli nie prostopadle do kierunku wód otwartych, przynajmniej w tych obszarach zlewni, gdzie one są w takim kontakcie, no i maksymalna ilość zadrzewień śródpólnych. Także no i to znów kwestia jakby odpowiedzialności i świadomości osób, które pracują w tej branży. No niedopuszczalne jest, wiadomo, takie zrzuty ścieków komunalnych, jakie zdarza się, że notujemy. Tak? To się zdarza najczęściej w obszarach rekreacyjnych. W poprzednich latach, gdzie jeszcze często pracowaliśmy nad zbiornikiem Sulejowskim w okresie letnim, ten obszar był często turystycznie bardzo silnie eksploatowany w okresie lata. Bardzo dużo domków turystycznych. No i wiadomo, że część tych szamb była po prostu opróżniana co jakiś czas do okolicznych rowów melioracyjnych. Te rowy były w pobliżu zbiornika Sulejowskiego, więc to była chwila, kiedy te zanieczyszczenia jakby dostawały się bezpośrednio do wody otwartej. Także no, to jest moim zdaniem ewidentnie niedopuszczalne, powinno być karane, monitorowane, nadzorowane. Natomiast zarządzanie w obszarach rolniczych, no to jest kwestia świadomości rolników, no i współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego. I... Dziękuję. To było pytanie od pani Elizy Grabowskiej, a teraz mamy jeszcze jedno, również do pani doktor Bednarek od pani Wery Lełjak i ono dotyczy, ono brzmi następujące. Może ja od razu przekażę, żeby pani mogła sobie czytać, a ja czytam głośno. I ono brzmi, denitrification barriers seem to be very efficient, but should they be used to mitigate nutrient leakage that is clearly due to not following existing legislation and agreements. For example, HELCOM recommendations on manure storage and on maximum amount of livestock manure applied. Tego typu opracowania były wielokrotnie proponowane do różnych dokumentów związanych z zarządzaniem w zlewniach. One już się pojawiają, natomiast kwestia wdrożeń jest związana moim zdaniem z jakimiś dodatkowymi dotacjami z gmin, z województw, w których się pojawiają
takie obszary najsilniej zanieczyszczone tymi azotanami. Moim zdaniem to tutaj jest ten problem, jeżeli chodzi o aplikację tego i wdrożenia. Bo myślę, że no, światło dzienne to już ujrzały te rozwiązania, że jest to alternatywna droga no, do poprawy jakby stanu środowiska. Natomiast no, nie jest to rozwiązanie obligowane jakby prawem, że może to być stosowane jakby alternatywnie do tych betonowych płyt obornikowych. Nie wiem, czy to jest odpowiedź wystarczająca dla Państwa. Nie. Musimy odczekać o reakcji pani Wery. Pani Wera Lełjak ma również jedno pytanie dodatkowe, które pani teraz przesłała i ono brzmi: for denitrification barriers, impacts on soil ecosystems also need to be considered. What is known about this? Próbuję znaleźć to pytanie, jeszcze żebym zobaczyła. To jest na Q&A. Ale ja teraz właśnie przysłałam pani również. A już widzę, już widzę. Przyszło teraz. Badania mikrobiologiczne, które moje koleżanki równoległe prowadziły w otoczeniach tych złóż denitryfikacyjnych, wskazują na ogromny wzrost bioróżnorodności w tej strefie. Więc to wskazywałoby, że oprócz tego, że zachodzą procesy doczyszczające, jakby te redukujące te azotany dopływające, to całokształt tego otoczenia wpływa, że tak powiem, jak najbardziej pozytywnie na tą strefę. Dodatkowo nasze obserwacje terenowe potwierdzały, że powierzchniowa roślinność, która stopniowo jakby zarasta taką strefę w ramach naturalnej sukcesji, też wzrasta jej bioróżnorodność, jest ona w dużo lepszej kondycji ze względu na wilgotność tego otoczenia. Materiały węglowe, które tam są dodawane, zwłaszcza takie jak paździerze lniane, mają ogromną chłonność wody gruntowej, wody glebowej i ta wilgotność się utrzymuje, co z jednej strony wspiera procesy denitryfikacyjne, a z drugiej jakby no, poprawia warunki bytowe roślinności powierzchniowej. To w ten sposób mamy już wszystkie pytania, które zostały zadane w systemie, odpowiedzieliśmy na nie, więc jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, które też chcieliby zadać osobiście, to jest to teraz na to moment. Jeżeli nie, to przekażę teraz na podsumowanie do Katrin Sikor i Artura Furdyny, jeżeli również on chciałby to ciekawe seminarium podsumować. Ja bardzo dziękuję. I do następnego. Dziękujemy. Ja, dann machen wir einen kurzen Abschluss. Vielen Dank auch für die vielen Fragen, die sehr vielseitig auf Englisch, Deutsch und Polnisch verliefen. Es waren auf jeden Fall gute Gedankenanregungen. Wir haben versucht halt zu zeigen oder nochmal zusammenzufassen, dass die Nährstoffeinträge durch punktuelle und diffuse Quellen geschehen. Wir haben die Gaspipelines gesehen, die Müllablagerungen, nicht funktionierende Kläranlagen, die Landwirtschaft letztendlich mit Misthaufen und Dünger, der nicht verbraucht wird. Also das ist vielseitig, konnten wir gut nochmal aufzeigen, auch an den verschiedenen Gebieten in Polen und in Deutschland. Frau Bednarik hat eine sehr konkrete Lösung gezeigt, die patentiert wurde. Und danke auch nochmal, mir war das nicht klar, dass das halt auch so auf langen Strecken, also über mehrere hundert Meter da angewandt wird. Und ich fand es halt auch sehr, sehr beeindruckend, ja, die hohen Stickstoffmengen, die bei Frau Dietrichs ja über 50 Milligramm pro Liter lagen und bei Dr. Bednarik bis zu 2000 Milligramm pro Liter und dass das halt doch gesenkt werden kann durch diese technische Lösung. Aus dem Audience oder aus den Teilnehmern kam dann natürlich zu Recht auch immer der Hinweis, ja, man muss es halt erst nicht einbringen, sondern natürlich der Verursacher oder an der Quelle
muss eine Reduzierung stattfinden, natürlich, aber die Möglichkeiten sind groß, die Möglichkeiten können ausgeschöpft werden und wahrscheinlich führt nur eine Kombination der verschiedenen Möglichkeiten halt langfristig zu Lösungen. Ja, aber vielen Dank erstmal von meiner Seite, von unserer Seite. Arthur, dir gerne auch noch ein letztes Wort. Dziękuję. To znaczy, ja bardziej zgłaszałem się, żeby troszeczkę uzupełnić wypowiedź pani doktor, ponieważ w pewnych regionach i w naszym szczególnie, gdzie w ostatnich dwóch dekadach pojawiło się dużo podmiotów użytkujących bardzo duże powierzchnie rolnicze, a tu troszeczkę inaczej wygląda kwestia na przykład zachowywania stref buforowych i tu mamy trochę problem, a niezależnie od tego mamy też problem z użytkowaniem pewnych obszarów rolniczych po prostu do pozbywania się nadmiaru nawozów lub wręcz ich przywożenia od sąsiadów. I tutaj pewne działania być może będą takie, jak proponuje pani doktor Bednarek, one będą jedynym sposobem przynajmniej na trochę ograniczenie emisji tego, co już w tych glebach jest, bo niestety znajdujemy obszary, gdzie to nie bezpośrednie użytkowanie rolnicze przez rolników skutkuje pewnymi rzeczami. Chciałbym też dodać na temat tych obowiązków prawnych, no, że dziś pewne zachowanie stref buforowych jest zawarte w pakiecie jakby obowiązkowych elementów użytkowania rolniczego. W związku z tym tutaj może trudniej będzie uargumentować potrzebę dofinansowania. Natomiast patrząc z innej strony, ja się zgadzam z panią doktor, że nawet być może wdrażanie tego typu rozwiązań powinno się znaleźć nawet w tym obecnie procedowanym czy przygotowywanym funduszu odnowy, ponieważ no bez zmiany podejścia sektor się rozwija i dobrze, prężnie, natomiast oddziaływanie wraz z rozwojem na stan wód powierzchniowych rośnie bardzo szybko. Ja tu może jednej rzeczy nie powiedziałem, ale musimy mieć to w świadomości, że jeżeli patrzymy na funkcjonowanie ekosystemu wodnego, to jedna kwestia jest taka, że każde działanie w zlewni może mieć wpływ na całą zlewnię i na wody, które są odbiornikiem wód z tej zlewni. A kwestia druga to jest taka, że wprowadzenie pewnych substancji w tej zlewni nagłe, takie już bardziej mówię o ściekach, nie o tematach rolniczych, wystarczy jedno zdarzenie na wiele lat, by dramatycznie pogorszyć stan wód. I tutaj z kolei jest kwestia no, naszej pewnej słabości, ale mam nadzieję, że powoli zwieramy szyki i będziemy coraz skuteczniej w stanie też życzyć sobie wspólnie z administracją i samorządową i rządową, by różni użytkownicy zlewni jednak zwiększyli dbałość, ponieważ czasami w pewnych ekosystemach, czy w ogóle zlewniach dokonuje się ogromnych inwestycji za dziesiątki, setki milionów złotych, na przykład proturystycznych, tak jak Zalew Sulejowski, czy tutaj u nas też inne i inne do rzecza. I nagle złe zachowanie jednego podmiotu może po prostu przekreślić wiele lat pracy. Także to też powinniśmy mieć na uwadze. No i jeszcze raz na koniec podziękuję całemu zespołowi przede wszystkim Marcie Śmigrowskiej, MON, Katrin Szykor, Dorotei, pani doktor Bednarek, naszej pani tłumaczce, pani Irenie Obstawskiej oraz wspólnocie Idei, która udostępniła nam swoją platformę i dzięki temu mogliśmy się spotkać skutecznie i liczymy, że może będziemy jeszcze wracać do tej formy, aczkolwiek wolelibyśmy zaprosić Państwa na grunt i razem wspólnie obejrzeć te działania, które będziemy wdrażać niebawem, jak również właśnie bezpośrednio porozmawiać o pewnych kwestiach, bo wtedy te ograniczenia czasowe można bardziej łatwiej naginać. Dziękuję serdecznie za cierpliwość. Ja, vielen Dank.
dann beenden wir das Webinar und hoffen auf eine baldige Post-Corona-Zeit. Vielen Dank und an alle, bleibt gesund.